Państwa, proszę wszystkich zajmowanie miejsc i podpisania listy obecności. Proszę podać się i mamy kworum. Proszę biosejmiku. Czy można uruchomić system, żeby można kworum potwierdzić? Tak właśnie. Jak można proszę Państwa, możemy potwierdzać kworum. Proszę to zrobić, bo chciałem przejść do porządku obrad. Biuro Sejmiku poinformowało mnie, że kworum jest. Chciałem powitać na naszym posiedzeniu pana wojewodę Bogdana Paszkowskiego z pewną taką szczególną misją, która teraz po przyjęciu porządku będę chciał udzielić głosu panu wojewodzie. No i być może zrobimy pewną przerwę, także bardzo bym prosił o pewną wyrozumiałość. Proszę Państwa, wszyscy otrzymali porządek. Zarząd uzupełnił w terminie punkt 4 autopoprawkę, punkt 6 o 2 autopoprawki oraz zawnioskował o wykreślenie punktu 9, a w to miejsce przyjęcie punktów od 9a do 9d. I poza tym nie ma innych propozycji do porządku. Są propozycje. Są, tak? Są. No to proszę. Kolega Ciesiulkowski pierwszy tam. Proszę, słucham. Panie Przewodniczący, uprzejmie proszę o włączenie do porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie apelu Sejmiku Województwa Podlaskiego do Rządu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie możliwości utraty funduszy unijnych dla Polski. Projekt apelu w tej sprawie przygotował Klub Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego. I dotyczy on faktu takiego, który ma związek z informacją Komisji Europejskiej z 17 października bieżącego roku, że zagrożone jest uzyskanie przez nasz kraj funduszy z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027. W związku z faktem, że Polska, rząd polski poinformował, że nie wywiązuje się z części zobowiązań wynikających z Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności tych dotyczących zasad praworządności. W związku z tym, że no, jak wszyscy mamy świadomość, program Fundusze dla Podlaskiego jest to około 1,5 miliarda euro, na który czeka i społeczność ale lokalna. Ale panie przewodniczący, ja rozumiem, że to już pan będzie omawiał, jak przejmik tego przyjmie. No, tylko chciałbym, żeby tu krótko jest i pan wojewoda, więc to też myślę, jest okazja. No i bym prosił wskazać miejsce, gdzie mamy. Proponuję, żeby to zrobić w punkcie na przykład 4a. Tak? 4a, tak? 4a stanowisko, tak? Tak, no to jest apel, znaczy to jest uchwała, do której częścią jest apel. To znaczy to nie jest uchwała, tylko to jest projekt uchwały w sprawie apelu w Sejmiku Województwa Podlaskiego do Rządu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie możliwości utraty funduszy unijnych dla Polski. Ale chcę powiedzieć, że nie jest on zaopiniowany przez radcę prawnego. Tutaj nie ma tutaj właśnie. Także ma braki formalne, to raczej to chodzi o apel w takim no to niech układzie. Będzie apel, dobrze, jeżeli... Dobrze, to jest ta sprawa. Druga sprawa, ktoś jeszcze zgłaszał? Tak, panie przewodniczący, Karol Pilecki. Panie przewodniczący, chciałbym, aby w punkcie 4b proponowanego porządku obrad znalazł się taki oto punkt, mianowicie informacja Zarządu Województwa Podlaskiego na temat nieprawidłowości w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej w Ignatkach Osiedle. Krótkie uzasadnienie, panie przewodniczący, szanowni państwo. Ostatnio na komisji rewizyjnej mieliśmy spotkanie z wolontariuszką, panią doktor, która pracowała w tej placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Słyszeliśmy tam informacje o wielu nieprawidłowościach dotyczących funkcjonowania i bezpośredniej opieki nad dziećmi w tym ośrodku. Uznaliśmy, że jest to na tyle istotne, że ta sprawa powinna zostać wyjaśniona przynajmniej na sesji sejmiku, a w naszej ocenie ona będzie miała jeszcze dalszy ciąg i dalszy przebieg. Dlatego wnoszę o umieszczenie tego punktu w podpunkcie 4b. Dziękuję bardzo. Rozumiem, natomiast tak ze względów formalnych to myślę, że tutaj niepełno Państwo mieli informacje, bo tylko ja zresztą też otrzymywałem te dokumenty, bym powiedział, jednostronne, nie było tej opinii z innej strony. Może dzisiaj będzie szansa na to właśnie. No, panie przewodniczący, można w tej sprawie? Ale to bym prosił i w tym punkcie, jak będziemy, dobrze? Bo to znaczy, ale ja do tego, co pan przewodniczący mówi, chcę się odnieść. Nie ma informacji z tej drugiej strony. Wolontariuszka, która spotkała się z członkami komisji rewizyjnej, zabiegała o spotkanie z panem marszałkiem, jak pan wie. I pan marszałek nie wyraził zainteresowania spotkaniem z wolontariuszką. Dziennikarz, który pisał o tym po spotkaniu komisji rewizyjnej, próbował rozmawiać na temat sytuacji w ośrodku z zastępcą dyrektora. Ona nie wyraziła zgody na rozmowę z dziennikarzem w tej sprawie. Tak samo odmówił rozmowy z dziennikarzem drugi zastępca dyrektora. W związku z tym sytuacja chyba jest, no jest coś na rzeczy, że tak powiem, skoro nikt nie chce na ten temat rozmawiać i my radni chcielibyśmy się dowiedzieć więcej od zarządu. Na pewno jest tam problem, z tego wynika, ale tak. Panie marszałku, ja proponuję przyjąć porządek i będziemy dalej rozmawiać. Dobrze, to czy są jeszcze inne jakieś wnioski do porządku? Nie widzę, nie ma tutaj zgłoszeń. W związku z tym przyjmuję tutaj, głosujemy nad przyjęciem do porządku stanowiska w sprawie funduszy unijnych, tak nazwę to w skrócie, proponowany przez pana wiceprzewodniczącego Cieślukowskiego. I proszę umożliwić nam głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Ale to jeszcze nie ma, ja nie widzę też możliwości głosowania, więc zaraz muszę zaczekać. Jak tam? Już możemy głosować? Nie. No bo pewnie pan musi wprowadzić tytuł cały taki tego projektu. Jesteśmy w państwie o tradycji łacińskiej, więc musi być formalności dopełnione. Musi pan wpisać cały tytuł projektu i to trochę trwa. On został po prostu, nie byliśmy uprzedzeni wcześniej, że to w tym miejscu akurat i będzie głosowane, że ostatecznie się to znajdzie. Proszę głosować. Tak. Stwierdzam, że 14 osób zagłosowało za, przeciw 14, jedna osoba się wstrzymała, jedna nieobecna, z tego nie ma, żeby wprowadzić do porządku, musi być bezwzględna większość ustawowego składu sejmiku, czyli w tym wypadku nie ma 16 głosów, więc nie zostało to przyjęte do porządku. Przechodzimy do głosowania punktu 4b, informacja o nieprawidłowościach, nazwę to w skrócie Ignatki. Zarządzam głosowanie, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Odsłucham?
tamte głosowanie nie zamknięte. Ja mam tu widzę, no. No, więc 4B głosujemy teraz. Nie ma, właśnie podobnie, jest 15 za, przeciw 12, wstrzymały się 2 osoby. Stwierdzam, że nie ma tutaj większości 16, więc też to ta informacja, ten punkt nie został wprowadzony do porządku. Musimy przyjąć punkty 9, od 9a do 9d oraz wycofać punkt 9. Tak dobrze? Najpierw głosujemy nad wycofaniem, bo to jest zmiana porządku, punktu 9. Chcę przypomnieć tutaj, w zasadzie zastępuję wnioskodawcę, czyli zarząd, że ten punkt 9 nie może być zrealizowany w związku z przyjęciem punktów 9a i 9b, dlatego trzeba go wycofać. Jest to wniosek zarządu, żeby go wycofać, a zarząd wnioskuje punkty 9a, 9b. Proszę głosować i podać wyniki. No ja w telefonie widziałem. No, zdjęcie 9, no to trzeba głosować. To proszę podać wyniki. 20 za, przeciw 1 osoba, wstrzymały się 5 osób, brak głosu 1 osoba nieobecna. Stwierdzam, że punkt został wprowadzony. Zdjęty, czyli uzyskał aprobatę ten wniosek. Przechodzimy do głosowania punktu 9a. Rozpatrzenie projektu uchwały o pomocy finansowej dla gminy Jasianówka na Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej w gminie Jasianówka. I tutaj jest właśnie wniosek, aby przyjąć do porządku. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę podać wyniki. 24 za, wstrzymały się 4 osoby, 1 osoba nie głosowała. Stwierdzam, że punkt został wprowadzony. Przechodzimy do punktu głosowania nad przyjęciem punktu do porządku 9b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Jasianówka na oświetlenie uliczne. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę podać wyniki. 26 za, przeciw 1 osoba, 2 osoby się wstrzymały, 1 nieobecna. Stwierdzam, że punkt został wprowadzony. Przechodzimy do wprowadzenia punktu 9c, rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Sokółka na przebudowę remizy strażackiej. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę podać wyniki.27 za, bez głosu przeciw, 1 osoba się wstrzymała, brak głosu 1 osoba. Stwierdzam, że punkt został wprowadzony. Przechodzimy do rozpatrzenia wprowadzenia punktu 9d, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Sokółka na budowę linii ciepłowniczej w ulicy Lewickiego w Sokółce. Kto jest za wprowadzeniem tego punktu, kto jest przeciw, kto się wstrzymał?
Proszę podać wyniki. 27 za, jedna osoba się wstrzymała, jedna nie, jest, nie oddała głosu, jedna nieobecna. Stwierdzam, że punkt został wprowadzony. Teraz proszę o poddanie pod głosowanie całego porządku z dokonanymi zmianami, czyli w punkcie 4 autopoprawka, w 6 dwie autopoprawki, no i z tym zaktualizowanym dalszym porządkiem bez punktu 9, natomiast od punktu 9a do 9d wprowadzonych. Proszę, kto jest za przyjęciem całego porządku z tymi zmianami przegłosowanymi, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę podać wyniki. 18 za, wstrzymało się 11 osób, jedna osoba nieobecna. Stwierdzam, że porządek został przyjęty. W tym momencie chciałem zarządzić i prosić Państwa o pozostanie, o Pana Wojewodę z osobą z biura do mównicy, bo i Państwo Pan Wojewoda przedstawi, że tak powiem, o co chodzi. Poza porządkiem oczywiście. Szanowni Państwo, ja sobie pewnie sam poradzę. Proszę Państwa, ja korzystam oczywiście z zaproszenia Pana Przewodniczącego, bo to uzgodniliśmy, a nawet ja wyszedłem naprzeciw, żeby dokonać tutaj pewnego aktu uroczystego. Jeżeli Państwo pozwolicie, to jest taka okazja, a mianowicie Pan Przewodniczący Bogusław Dębski w wyniku i mojego wniosku, ale inicjatywy środowiska działaczy Solidarności i opozycji z lat 80. został odznaczony przez Pana Prezydenta medalem stulecia odzyskania niepodległości i tak wspólnie ustaliliśmy, a mam ku temu też okazję, żeby dzisiaj tej dekoracji dokonać zgodnie z życzeniem Pana Przewodniczącego na dzisiejszym posiedzeniu Sejmiku. Stąd też, jeżeli, a widzę aprobatę na sali, stąd też ja bym zaczął od uroczystego tutaj odczytania wyciągu z postanowienia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej odnośnie udekorowania Pana Dębskiego. Zwyczajowo w tym momencie się wstaje. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2022 roku, numer rejestracyjny 67/2022 MS o nadaniu odznaczeń na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku oraz ustawy z dnia 15 czerwca 2018 roku o ustanowieniu medalu stulecia odzyskanej niepodległości za zasługi do niepodległej. Odznaczeni zostają medalem stulecia odzyskania niepodległości. Tutaj jest szereg nazwisk, ale między innymi pan Dębski Bogusław, podpisane Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda. Pozwolicie Państwo, ja Pana Przewodniczącego poproszę tak bardziej na środek, że wręczę te Proszę Państwa, ja faktycznie prosiłem, żeby w tym gronie, w którym przychodzi mi na co dzień pełnić funkcje społeczne, ta uroczystość się dokonała i bardzo się z tego cieszę, że Pan Wojewoda zaproponował taki wniosek.
Chciałem w tym miejscu podziękować dla Klubu Więzionych, Internowanych i Represjonowanych, że taki wniosek złożyli. Pan wojewoda poparł, a pan prezydent pozytywnie rozpatrzył i zaaprobował. Także bardzo dziękuję. Przy tej okazji chciałem powiedzieć, że nie było mi dane też podziękować za pewną odznakę, którą uzyskałem, tak rozumiem, za działalność samorządową województwa ze strony zarządu ówczesnego, które było to tyle ważne, że byłem wtedy w opozycji do tego zarządu, czyli którego wtedy przewodniczącym był pan Leszczyński i ta osoba, to akurat na wniosek organizacji społecznej została wręczona w Łomży, więc chciałem podziękować, bo takie uznanie na co dzień z różnych stron przynajmniej mnie motywuje do pracy, do działania, bo nie tylko jakieś inne tu sprawy są istotne, ale też ta aprobata społeczna z różnych stron. Bardzo państwu dziękuję. Jeszcze raz dziękuję panu wojewodzie, że osobiście znalazł czas dzisiaj. Wiem, że jest na co dzień bardzo zajęty, jest rozchwytywany i że znalazł czas tutaj u nas być. Przy okazji zobaczył, jak przyjmujemy porządek, jak działamy. Pan wojewoda jest wieloletnim samorządowcem, akurat gdzie indziej, czyli w Radzie, w mieście Białystok. Tam był sekretarzem wieloletnim, razem współdziałaliśmy, więc też cenię sobie ten kontakt bezpośredni z panem wojewodą, że z racji tych dawnej współpracy. I jeszcze raz bardzo dziękuję panu, że pan się tutaj przybył i wręczył to odznaczenie w imieniu prezydenta. Oczywiście bardzo nam by było miło, gdyby pan wojewoda został z nami, popatrzył, jak tutaj być może się trochę spieramy, trochę coś uzgadniamy i jak pracujemy. Ale jeżeli nie będzie takiej możliwości, to bardzo dziękuję. Zapraszam wszystkich, może zrobimy drobną przerwę, bo ja po potwierdzeniu, że pan wojewoda będzie tam, powiedzmy, żeby było trochę tak osłodzić to dzisiejsze spotkanie, to uroczystość. Kupiłem takie 3 torty, no nie wiem, po jakimś kawałeczku może starczy dla co niektórych. Także bardzo bym prosił, może zarządzę to przerwę i tutaj jest w foyer takie ten tort jest i kawa. Tak bardzo bym prosił, dziękuję jeszcze raz.
miejsce i proponuję sprawdzić obecność też od razu. Kworum. Sprawdzamy kworum. Proszę potwierdzić kworum. Mamy kworum. Już idę. Proszę potwierdzać kworum, tylko 8 osób potwierdziła kworum. Proszę potwierdzać kworum, bo jeszcze nie ma kworum według. No teraz może już. Proszę potwierdzać kworum. Nie wiem, czy ktoś jest w kuluarach jeszcze. Kworum wydaje się, że mamy. Proszę podać. 22 osoby słyszę, że są w tej chwili. Potwierdziły kworum, więc możemy przejść do obrad. Przechodzimy do punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu z 45 sesji sejmiku. Czy są uwagi do protokołu? Ja mam jedną. Proszę. Jedną tylko literówkę, po prostu brak jednej litery troszeczkę zmienia kontekst. W punkcie 6 na stronie 7, pomimo że strony są nienumerowane tego protokołu, tam jest moja wypowiedź tak poniżej połowy. Spytał prezesa, czy spółce grożą jakieś zmiany, a jest jakieś zmiany. Po prostu brak litery E jak Elżbieta i tylko tyle. No rozumiem, to dziękuję. Jest oczywista zmiana. Czy są inne jeszcze uwagi? Nie ma. Proponuję przejść do głosowania nad przyjęciem protokołu z 45 sesji sejmiku. Proszę, zarządzam głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę podać wyniki. 22 osoby za, wstrzymała się jedna osoba jest nieobecna. Przepraszam, jest zalogowana, ale nie głosowała i 6 osób nieobecnych w tej chwili. Stwierdzam, że protokół z poprzedniej sesji został przyjęty. Przechodzimy do punktu następnego. Punktu 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej województwa podlaskiego na lata 2022-2040, druk 785. Proszę upoważnionego do referowania pana skarbnika. Panie przewodniczący, panie marszałku, szanowni państwo, więc ten druk jest z autopoprawką i tutaj wprowadzane są trzy nowe zadania. To jest
To jest takie zadanie przez Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych Szkoła Policjalna Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Wprowadza przedsięwzięcie projekt unijny absolwent z fachem. Wydatki bieżące, całość finansowana ze środków Unii Europejskiej, wartość projektu 251 tysięcy złotych. Następnie PZDW wprowadza nowe przedsięwzięcie budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 678 w obwodnicy Księżyna, wydatki majątkowe. I tu jest wartość 1 501 000, 1000 zł w tym roku, 1,5 miliona w przyszłym roku. To zadanie było w tym roku ujęte do realizacji, natomiast wykonawca nie wywiązał się z umowy i jako, że musi być nowe postępowanie, to w tym roku 1000 i 1,5 miliona w przyszłym roku. Oraz kolejne, jeszcze jedno nowe zadanie jest to przedsięwzięcie pod nazwą aktualizacja planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego województwa podlaskiego. I tutaj łączne nakłady finansowe to 1 400 000, z czego w latach 2022 10 tysięcy, 23 milion i 24 390 tysięcy. Wprowadza się również zmianę w przedsięwzięciu przebudowa i rozbudowa zespołu budynków administracyjno-dydaktycznego i usługowego. To potocznie zwane ONZ i tutaj dodatkowo dochodzi kwota 1 250 000, z czego 1 050 000 jest to, nie wiem czy to dobre słowo, rewaloryzacja, czyli jakby podniesienie wartości ze względu na ustawę o finansach publicznych, tam jest do 5% w związku ze wzrostem cen materiałów, i 200 000 na budowę przyłącza elektrycznego. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich również tutaj zapotrzebowuje na zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich 800 000. Jest to związane z przejęciem, przekazaniem przez GDAKę drogi, odcinka drogi DK61 Szczucin-Grajewo-Augustów i tu trzeba zabezpieczyć środki na zimowe utrzymanie tej drogi. Jeżeli są jakieś pytania, to oczywiście postaram się odpowiedzieć. Przed otwarciem dyskusji proszę o opinię Komisji Skarbu i Finansów. Opinia pozytywna. Otwieram dyskusję. Nie widzę głosów w dyskusji, nie ma też zgłoszeń w tej programie elektronicznym. Bardzo proszę umożliwić nam głosowanie. Zarządzam głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały wraz z autopoprawką. Kto jest za przyjęciem uchwały, kto przeciw, kto się wstrzymał? Proszę podać wyniki. 21 za, bez głosu przeciw, wstrzymały się 3 osoby. Jedna osoba nie głosowała, 5 osób nieobecnych. Stwierdzam, że uchwała została przez sejmik podjęta. Przechodzimy do punktu 5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu województwa na bieżący rok, druk 790. Proszę pana skarbnika. Panie przewodniczący, panie marszałku, szanowni państwo, tutaj jest w związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Są to te dodatkowe dochody z PIT-u. Ta nowelizacja była we wrześniu. Województwo podlaskie otrzyma w wyniku tej nowelizacji kwotę 32 miliony 600 tysięcy, nawet troszeczkę więcej. I tu zarząd województwa zdecydował o wprowadzeniu nowej rezerwy do budżetu. Rezerwa będzie się nazywać rezerwa z przeznaczeniem na wydatki z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła i energii ponoszonych przez jednostki. Ta rezerwa wynosi łaby 25 milionów złotych. Na dzień dzisiejszy niektóre jednostki już zgłaszają wyższe zapotrzebowanie, natomiast nie wiem, jak to będzie w kolejnych 2 miesiącach. I to chyba tyle. Jeżeli są pytania, to postaram się odpowiedzieć. Proszę o opinię Komisji Skarbu i Finansów. Również pozytywna. Otwieram dyskusję. Nie ma osób zgłaszających się do dyskusji. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał?
Proszę podać wyniki. 22 osoby za, przeciw 0, wstrzymały się 3 osoby, 1 osoba nie głosowała, 4 osoby nieobecnie. Stwierdzam, że uchwała została podjęta przez Sejmik. Przechodzimy do punktu 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu województwa. Przepraszam, ja się chyba pomyliłem tutaj. W sprawie zmian w budżecie. Punkt 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na bieżący rok, druk 784 z dwiema autopoprawkami. Bardzo proszę pana skarbnika. Panie przewodniczący, panie marszałku, szanowni państwo, więc tutaj taka największa chyba kwota to jest 2 miliony złotych. Z poręczeń trzeba zabezpieczyć na wypłatę odsetek od tego dużego kredytu 280 milionów, bo tamte odsetki bardzo dużo wzrosły. Poza tym 150 tysięcy jest to dla samodzielnego publicznego psychiatrycznego, dla szpitala w Choroszczy, psychiatrycznego w Choroszczy na zakup łóżek szpitalnych. Tu w pierwotnej zmianie jest 150, w autopoprawce jest jeszcze 100 tysięcy, czyli de facto 250 tysięcy. Ten szpital w Choroszczy dostanie na zakup łóżek. 100 tysięcy złotych dla Śniadecji, to jest na potrzeby oddziału chirurgii ogólnej małointenzyjnej. To są końcówki do robota da Vinci. Tam to jest wykorzystywanego w leczeniu nowotworów jelita grubego i odbytnicy. Teraz Wojewódzki Ośrodek Terapii Profilaktyki, Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, to jest 100 tysięcy złotych w Łomży na budowę przyłącza gazów medycznych. 100 tysięcy złotych Muzeum w Ciechanowcu na bieżące wydatki, między innymi związane właśnie z kosztami energii. Tutaj oczywiście jest też ta kwota 1 250 000, która wzrasta w budynku NZ przy Skłodowskiej. Natomiast dalej w autopoprawce, może takie najważniejsze rzeczy. W autopoprawce jest kwota 1 650 000 i jest to kwota związana z zakupem budynku w Supraślu. Jak państwu zapewne wiadomo, Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej utracił swoją dotychczasową siedzibę w wyniku procesu, jaki tam spadkobiercy wygrali z województwem, i w tym momencie zaistniała konieczność przeniesienia tego parku. Park jest przeniesiony w zasadzie niedaleko do budynku przy Muzeum Ikon. 700 tysięcy jest to dotacja dla powiatu augustowskiego. 5 milionów złotych zabezpieczenie utrzymania zimowego dróg to PZDW. I tak jak mówiłem, 100 tysięcy złotych szpital w Choroszczy, 300 tysięcy złotych Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy. Jest to związane z badaniami uczniów. Tutaj pojawiają się również kwoty takie jak 300 tysięcy złotych w zadaniu pomoc finansowa gminie Jasionówka. Ta pomoc nie została wykorzystana na zadanie, które pierwotnie było, i teraz ona jest na inne zadanie przekierowana, czyli nie ma dodatkowych wydatków, są to te same pieniądze. Natomiast w drugiej autopoprawce tutaj trzy parki w związku z podwyżką wynagrodzeń po 10 tysięcy dostają i 200 tysięcy jest to podobnie jak wcześniej. To jest gmina Sokółka i to była dotacja. Oni zmieniają po prostu przeznaczenie tej dotacji. Jeżeli są jakieś pytania, to postaram się odpowiedzieć. Proszę o opinię komisji. Również pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Nie ma chętnych do dyskusji. Zarządzam głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dwadzieścia trzy osoby za, bez głosu przeciw. Dziękuję. Wstrzymały się 3 osoby i są dane 4 osoby nieobecne. Bym prosił osoby, które nie są zalogowane, żeby się zalogowały. Czy mamy sprawdzić kworum? Ponownie musimy sprawdzić kworum, więc w tym momencie kworum sprawdzimy. Proszę potwierdzić kworum. Zamykam punkt 6. Przechodzimy do 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli do rad społecznych działających w samodzielnych
publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest województwo podlaskie, druk 776. Proszę podać kworum, tak jeszcze ze względów porządkowych. Wszyscy potwierdzili, tak? Czyli ile osób jest obecnych? 29 osób jest obecnych. Mamy możliwość obradowania prawie w całym składzie sejmiku. Tutaj na sejmiku pan dyrektor Maślak jest tu upoważniony do referowania. Bardzo proszę pana dyrektora. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, wniosek o zmianę uchwały sejmiku wynika z faktu, iż spośród kandydatów sejmików wskazanych przez szanownych państwa podczas sesji zarząd województwa ukonstytuował radę społeczną w dwóch szpitalach, w szpitalu w Choroszczy i w szpitalu w Łomży, i spośród kandydatów wskazanych przez państwa marszałek województwa wyłonił przewodniczących tych dwóch rad. W związku z tym w zasadzie zmiana ma charakter administracyjny, zmienia się funkcja tych osób, które stały się przewodniczącymi rad, stąd wynika konieczność zmiany treści samej uchwały. Proszę o opinię Komisji Zdrowia. Opinia Komisji pozytywna. Dziękuję, otwieram dyskusję. Nie ma głosów w dyskusji, zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę podać wyniki. Dwadzieścia pięć osób za, bez głosów przeciw, jedna osoba się wstrzymała, trzy osoby nie głosowały, jedna nieobecna. Stwierdzam, że uchwała została przez sejmik podjęta. Zamykam punkt siódmy. Przechodzimy do punktu ósmego. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu szpitalowi wojewódzkiemu w Łomży, druk 779. Referuje dalej pan dyrektor Maślak. Bardzo proszę pana dyrektora. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Dyrektor szpitala wojewódzkiego w Łomży zawnioskował o kilka zmian w statucie. One dotyczą po pierwsze utworzenia pracowni echokardiografii w związku z faktem, że w szpitalu uruchomiono poradnię kardiologii inwazyjnej i ta pracownia jest niezbędna. Świadczenia będą udzielane zarówno w ramach poradni ambulatorium, jak i na rzecz pacjentów hospitalizowanych. Kolejna zmiana to zmiana nazwy oddziału obserwacyjnego zakaźnego z pododdziałem obserwacyjno-zakaźnym dziecięcym. W tej chwili udało się w szpitalu uruchomić w pełni działający odrębny oddział pediatryczny i w ramach tego oddziału są izolatki i dzieci z rozpoznaniem w zakresie choroby zakaźnej będą hospitalizowane w ramach oddziału pediatrycznego. Kolejna zmiana to utworzenie oddziału onkologii w miejsce pododdziału onkologicznego, pełne wyposażenie oddziału przewidywane jest na pierwszy kwartał 2023 roku i tam będzie funkcjonowało wówczas 16 łóżek onkologicznych oraz 7 do leczenia chemioterapeutycznego. I ostatnia zmiana będąca przedmiotem zmian w statucie to likwidacja stanowiska pełnomocnika dyrektora szpitala do spraw informatyzacji. Rola tego stanowiska zakończyła się w momencie zakończenia wdrożeń informatycznych w szpitalu. Po etapie wdrożeniowym, już na etapie funkcjonowania, dyrekcja placówki nie widzi konieczności funkcjonowania dalej tego stanowiska. Dziękuję.
Proszę o opinię komisji zdrowia. Opinia komisji pozytywna. Otwieram dyskusję. Nie ma głosów w dyskusji. Zarządzam głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę podać wyniki. 20 osób, 8 osób za, bez głosów przeciw, bez głosów wstrzymujących. Jedna osoba nie głosowała, jedna osoba nieobecna. Stwierdzam, że sejmik podjął uchwałę. Przechodzimy do punktu 9a. Rozpatrzenie projektu uchwały uchwalającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Jasionówka z przeznaczeniem na finansowanie zadania pod nazwą Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej gminy Jasionówka, druk 795. Jest tutaj też upoważniony pan Maślak, proszę. Panie dyrektorze. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, na cel, o którym w tytule wspomina i mówił Pan Przewodniczący, gmina Jasionówka nie wykorzystała tej dotacji i całą kwotę w wysokości 300 tysięcy złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania dotyczącego Centrum Aktywizacji Integracji Społecznej zwróciła, stąd konieczność uchylenia tej uchwały, a konsekwencją jest jakby procedowanie kolejnej uchwały, gdzie wskazany jest inny wykonalny cel. Dziękuję. Przypominam, że uchwała brzmi: uchwała uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Jasionówka z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania, i tu, no, czyli Centrum Aktywizacji Integracji Społecznej gminy Jasionówka. Bardzo proszę o opinię komisji. Nie wiem, czy to komisja nie Skarbu Finansów to opiniowała. Nie przypominam sobie też, żeby komisja zdrowia to chyba nie. To komisja finansów, tak jak samo akt wstępny. Pozytywna. Otwieram dyskusję. Proszę pan Żywno. Panie Przewodniczący, Wysoka Izbo, drogi zarządzie, ja mam takie pytanie, bo to jest punkt, który jest w przewrotku z punktu zniesionego, czyli z przejęcia pieniędzy z centrum na oświetlenie, teraz w rozbiciu na dwie oddzielne uchwały. I moje pytanie brzmi następująco: jaka jest taka piękna, formalna droga, że mogę na przykład namówić burmistrza, załóżmy Supraśla, żeby wystąpił o Centrum Aktywizacji Zawodowej, ale z tyłu głowy miał już zaplanowane oświetlenie, tylko na to dostanie, a po miesiącu przyjdzie i powie, że nie wykorzystał 300 tysięcy i woli to na drogę albo na oświetlenie i w ten sposób dostanie zupełnie na co innego. Znaczy, chodzi mi trochę, jakie są kryteria możliwości takiego prostego zmienienia przeznaczenia przyznanych środków samorządowi, bo to trochę brzmi, jakby raz dane pieniądze danej gminie do tej gminy już należały, tylko znajdźcie mi inny cel, jak nie wyszedł przetarg. Dziękuję bardzo. Kto w imieniu zarządu odpowie? Pan marszałek. Panie Przewodniczący, Państwo Radni. Wychodzimy z bardzo prostej zasady faktycznie, że jeżeli już środki przeznaczaliśmy w jakikolwiek sposób dla gminy, to w tym momencie no nie staramy się o to, żeby faktycznie gmina musiała je zwracać. Jeżeli przedstawi nam jakiś pomysł wykorzystania ich w taki, a nie inny sposób, to chcemy, żeby one pracowały nadal na to czy inne działanie, na te czy inne działanie. Dbamy tylko i wyłącznie o to, żeby nie było obejścia przepisów prawa, że na przykład, nie wiem, składa na coś, czego dotyczył konkurs albo tego typu jakieś przesłanki prawne. Także w tej sytuacji, jeżeli już jako sejmik przeznaczaliśmy, że tak powiem, już jakieś środki, to już raczej staramy się, żeby one do nas nie wracały, tylko żeby pracowały w tych organach. Ja tylko zaznaczę, że robiliśmy tak wielokrotnie w stosunku do różnych gmin, niezależnie od kwestii politycznych, niezależnie od poglądów. Takie prośby do nas po prostu spływają. Staramy się jako zarząd wychodzić naprzeciw, jeżeli są te potrzeby wśród samorządów, jak najbardziej chcemy się przychylać do tego i to wnioskujemy Radzie. I za to dziękuję, że wszyscy jednomyślnie praktycznie zawsze się zgadzamy na to, żeby te środki dalej pracowały wśród społeczeństwa. Pan Sławomir Nazałek, proszę.
Może tam się przejść koło pana Liścińskiego, tam jest. Tak, już, tak, dziękuję. Ja chciałbym jeszcze uzupełniająco właśnie otrzymać informację, dlatego że jakby z jakiego powodu te centrum aktywizacji tak, że tak powiem, nie zaistniało, to jest chyba bardziej społeczny jakby cel, aniżeli powiedzmy no łatwiej oświetlenie tak zrobić, przetarg i tak dalej. Czy pan marszałek mógłby tutaj też jeszcze kilka słów powiedzieć dodatkowo? Gmina, kilkukrotnie był przeprowadzany przetarg, niestety nie został wyłoniony wykonawca i z tego ważnego powodu nie doszło do realizacji, do konsumpcji tej dotacji. Raz. Czy pan dyrektor ma takie informacje, czy w przyszłości gmina będzie w tym kierunku też jakieś kroki podejmowała? Bo to mówię, cel jest jakby szczytny, tak? Nie mam na tą chwilę takich. Dziękuję. Nie widzę głosów w dyskusji dalszych. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. U mnie się nie pojawiło to możliwość głosowania, nie wiem dlaczego. No nie ma tutaj, teraz zobaczymy może tutaj. Głosowanie nie jest już aktywne, mi tu podano, nie wiem. Wszyscy głosowali, bo ja miałem jakiś problem. Wszyscy, tak? 27 za, wstrzymały się 2 osoby, 1 osoba nieobecna. Stwierdzam, że Sejm podjął uchwałę. Przechodzimy do punktu 9b. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Jasionówka na modernizację oświetlenia ulicznego gminie Jasionówka. I tutaj sprawa w zasadzie już została omówiona, bo chyba, że istnieje potrzeba, to pan dyrektor Piotrowski jest upoważniony. Nie widzę tutaj takich zgłoszeń. Proszę o opinię Komisji Skarbu i Finansów. Pozytywna. Otwieram dyskusję. Nie ma tutaj chętnych do dyskusji. Zarządzam głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę podać wyniki. 24 osoby za, wstrzymały się 4, jedna osoba nie głosowała, jedna nieobecna. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Zamykam punkt 9b. Przechodzimy do punktu 9c. Podjęcie uchwały uchylającej uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Sokółka na przebudowę misji strażackiej OSP w Starej Kamionce. I to jest podobna sytuacja jak poprzednie uchwała dotyczące Jasionówki. Tutaj upoważniony jest pan dyrektor Piotrowski. Bardzo proszę. Proszę podać, wyjaśnić dlaczego taka sytuacja, że zamiast tu inwestycji, która jest wymieniona w punkcie 9c, będzie gmina wnioskuje o inwestycje, przeznaczenie dotacji na inwestycje gminie w punkcie 9d. Panie Przewodniczący, Panie Marszałku, Szanowni Państwo, zwracam się z prośbą o podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przyznania pomocy finansowej dla gminy Sokółka. Sytuacja jest podobna, tak jak w przypadku gminy Jasionówka. Gmina ta nie wyrobiła się, nie wyłoniła wykonawcy
w związku z tym zwróciła otrzymaną dotację. Jednocześnie proszę w następnym punkcie o podjęcie uchwały o przyznanie tej dotacji, znaczy w takiej samej kwocie dotacji na budowę sieci ciepłowniczej o długości 450 metrów bieżących. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że wysokość dotacji Wysokość jest tak, nic nie ulega zmianie. I gmina do końca bieżącego roku wykona tą instalację ciepłowniczą. Tak, taką mamy deklarację. Proszę o opinię komisji skarbu. Pozytywna. Otwieram dyskusję. Nie ma głosów w dyskusji. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę podać wyniki.27 osób za, bez głosów przeciw i wstrzymujących się, dwie osoby nie głosowały, jedna osoba nieobecna. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Zamykam punkt 9c, przechodzimy do punktu 9d. W zasadzie zostało to omówione. Pytam Komisję Skarbu i Finansów, jaka opinia? Również pozytywna. Pozytywna. Otwieram dyskusję. Nie ma głosów w dyskusji. Zarządzam głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 28 osób za, jedna osoba się wstrzymała, jedna nieobecna. Stwierdzam, że uchwała została przez sejmik podjęta. Zamykam punkt 9d. Przechodzimy do punktu 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminy województwa podlaskiego na dofinansowanie zadania polegające na modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, druk 777. Tutaj jest pani marszałek Brunos upoważniona do referowania. Pan dyrektor Wołcz. To proszę pana dyrektora Lesława Wołcza. I proszę powiedzieć, na czym zmiana polega. Dzień dobry panie przewodniczący, panie marszałku, szanowni państwo radni. Zarząd województwa wnioskuje o podjęcie uchwały przez sejmik zmieniającą uchwałę numer 43/599/2022 sejmik województwa z dnia 30 maja 2022 roku. Zmiana ta dotyczy załącznika do tej uchwały, ponieważ tą uchwałą sejmik przyznał dotację 19 gminom na dofinansowanie do wykonania modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie około 10 tysięcy na gminę. Cztery gminy zrezygnowały z tej dotacji, a w międzyczasie gmina Wąsosz złożyła wniosek o zwiększenie tej kwoty o kwotę 24 tysięcy złotych. W związku z tym Zarząd Województwa prosi sejmik o podjęcie takiej uchwały. Proszę o opinię Komisji Skarbu i Finansów. Również pozytywna. Rolnictwa też. Rolnictwa też. Też pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Że państwo pozwolicie, zabiorę głos w dyskusji, bo do mnie dotarła taka informacja, że ta kwota, która tutaj jest przeznaczona na poszczególne gminy, jest bardzo mała. Gdyby można było to komasować, bo to jest całe postępowanie, no 10 tysięcy to nie jest kwota jakaś oszałamiająca. Panie przewodniczący, jeśli można, ta kwota jest jakby dodatkowo, bo ogólnie te środki finansowe na modernizację dróg idą z innego źródła, idą z ochrony gruntów rolnych. Tutaj Zarząd Województwa podjął taką decyzję, że dodatkowo jeszcze wesprze gminy tą kwotą po 10 tysięcy złotych. No bo tak jeden z wójtów mi tak powiedział, że on, co może był niedoinformowany. W związku z tym nie słyszę, żeby były inne głosy w dyskusji. Zarządzam głosowanie nad podjęciem uchwały. Z
29 osób za, bez głosu przeciw, wstrzymujących, jedna osoba nieobecna. Stwierdzam, że uchwała została przez sejmik podjęta. Przechodzimy do punktu 11. Zamykam punkt w tym samym 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi augustowskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji rozbudowy drogi powiatowej, druk 778. Tutaj w tej, w ogóle przynajmniej w tej wersji, którą ja otrzymałem w porządku, jest po dwa razy w sprawie, więc tutaj oczywiście to jest taka omyłka techniczna, powinno być raz. Co się stało? Tutaj upoważniony jest pan dyrektor Piotrowski, proszę. Panie Przewodniczący, Panie Marszałku, Panie i Panowie Radni, zwracam się z prośbą o podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji powiatowi augustowskiemu w kwocie 700 tysięcy. Ta uchwała wynika z wcześniejszej uchwały sejmiku, która wyrażała wolę, deklarację przyznania takiej dotacji powiatowi augustowskiemu wcześniej w łącznej kwocie 2 400 000. Wcześniej powiat augustowski otrzymał już dotację w wysokości 1 700 000. Teraz te 700 tysięcy to jest kontynuacja tamtego działania. Dotacja będzie przeznaczona na rozbudowę ciągu drogi powiatowej. Bardzo proszę o podjęcie uchwały. Opinia Komisji Skarbu i Finansów. Otwieram dyskusję. Nie ma głosów w dyskusji. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Ale właśnie tu pan Pilecki się zgłaszał do... Przewodniczący, tak, ale to był wniosek formalny po głosowaniu właśnie. Chciałbym złożyć wniosek formalny. Rozumiem. 29 jest osób za podjęciem uchwały, bez głosu przeciw, wstrzymujących. Jedna osoba nieobecna. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Zamykam punkt 11. Chcę przejść do punktu 12, ale słyszę, że w czasie wniosek formalny chce zgłosić pan radny Pilecki. Słucham. Tak, panie przewodniczący, szanowni państwo, na skutek rozmów z radnymi sejmiku województwa podlaskiego, które mogliśmy odbyć korzystając z przerwy, chciałbym, panie przewodniczący, złożyć ponownie wniosek formalny o wprowadzenie w punkcie 15a punktu dotyczącego informacji Zarządu Województwa Podlaskiego na temat nieprawidłowości w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Ignatkach Osiedle. Rozumiem. Jakiś głos jest przeciw? Pan Marszałek, proszę. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, nie zgodziliśmy się na to, żeby ta informacja dzisiaj weszła pod porządek obrad z tego powodu, że trwa kontrola. Rozszerzyliśmy tę kontrolę jeszcze o to, żeby służby wojewody, żeby nie było żadnych zastrzeżeń, też mogły wziąć w niej udział. Z tego, co mi wiadomo, są już one poinformowane bądź lada chwila będą. Dlatego jak już będziemy mieli te wszystkie wyniki kontroli, to wtedy przy następnej sesji, czy to na koniec listopada, czy na początku grudnia, w zależności jak to będzie wynikało, do porządku obrad wprowadzimy z urzędu wniosek o to, żeby przedstawić Państwu informację, bo sami jesteśmy też ciekawi pewnych rzeczy i pewnych ustaleń, ale chciałbym, żebyśmy rozmawiali na bazie faktów, dowodów, a nie pomówień bądź jednostronnych oskarżeń. Dlatego bardzo bym prosił, żeby ten wniosek cofnąć, a ja się zobowiązuję w imieniu zarządu, że oczywiście taka informacja
w porządku obrad z naszej strony się znajdzie, bo wszystkim chyba leży na tym, żeby w tym delikatnym temacie wyjaśnić wszelkie niedomówienia. Można, panie? Co na to wnioskodawca? Przewodniczący w tej sprawie. Proszę. Panie marszałku, panie przewodniczący. Otóż po raz drugi składamy ten wniosek, ponieważ no, atmosfera wśród radnych, którzy byli obecni na posiedzeniu komisji rewizyjnej, jest taka, że niestety, ale nie możemy przejść nad tym do porządku dziennego, panie marszałku. Przykro nam bardzo, ponieważ materiał, który znalazł się w skierowanym do pana dokumencie oraz to, co przedstawiła nam pani, ja nie chcę przytaczać nazwiska, pan zna nazwisko tej pani, zresztą ona też nie zabiega o to, żeby ją tutaj promować czy też posługiwać się tym, ale przedstawiła obszerny materiał na temat sytuacji w tej placówce i proszę i pana, i państwa radnych o nieutrudnianie radnym sejmiku dostępu do informacji. Taka jest rola sejmiku. Kontrola, którą pan tam skierował, kontrolą, ona robi swoje. Komisja rewizyjna pracuje, a radni sejmiku mają prawo dowiedzieć się, kiedy pan wysłał tą kontrolę, kto został skierowany na tą kontrolę. Mamy prawo, panie marszałku, to wszystko wiedzieć. I powiem panu jeszcze jedną rzecz. Ja chcę państwu przeczytać kilka zdań, dlaczego nas to tak bardzo interesuje. Proszę państwa, wygląda to tak. Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, działacz odrodzonego samorządu aptekarskiego, farmaceuta, właściciel apteki, członek Prawa i Sprawiedliwości. W czasie wyborów prezydenckich wszedł w skład Ogólnopolskiego Komitetu Poparcia Andrzeja Dudy. Kiedy się urodził, nieważne. Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku, magister farmacji. Pracował w Zakładzie Farmakologii Akademii Medycznej w Białymstoku, gdzie obronił pracę doktorską. Otworzył aptekę w Czarnej Białostockiej, został właścicielem apteki w Białymstoku. Włączył się w działalność odrodzonego samorządu aptekarskiego, był wiceprezesem Okręgowej Izby Aptekarskiej i wszystko mamy tutaj dalej o aptekach, o Radzie Aptekarskiej. Wybrany został przez Krajowy Zjazd Aptekarzy na prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej. Jako przedstawiciel Naczelnej Izby Aptekarskiej regularnie uczestniczy w pracach Sejmowej, Senackiej Komisji Zdrowia. Odznaczony i tak dalej. Czy wiecie państwo, czyje to jest CV? Zastępcy dyrektora ośrodka opiekuńczo-terapeutycznego w Ignatkach. Proszę mi powiedzieć, gdzie w tym, co tu przeczytałem, są kwalifikacje tego pana do opieki nad dziećmi. Stąd, panie marszałku, nasze zainteresowanie sprawą. I bardzo pana proszę, żeby znalazła się chociaż jedna osoba spośród państwa, która poprze ten wniosek, żebyśmy mogli dzisiaj pana wysłuchać. Pan marszałek, jeszcze chciałeś? Nie rozumiem. Znaczy, ja bym powiedział w taki sposób, tak jak mówimy, trwa kontrola i to jest jakby istotne, bo powinniśmy bazować na podstawie faktów i ustaleń. Doprosiliśmy służby wojewody do tej kontroli. Trzeba teraz poczekać spokojnie na te ustalenia. Wtedy będziemy mogli wypowiedzieć się w tej kwestii. Ja chciałbym tylko zaznaczyć taką jedną podstawową rzecz, że z tego co mi wiadomo, pracownicy, bardzo duża część pracowników tego ośrodka wydała dzisiaj oświadczenie, gdzie nie życzy sobie, żeby ich ośrodek był tak traktowany, żeby w taki sposób podejmować różnego rodzaju pochopne opinie, bo to uderza w dobre imię tego ośrodka. Tutaj, że tak powiem, bardzo bym chciał, żeby pan radny Dworzański gdzieś tam, jak można powiedzieć, znalazł sobie to oświadczenie, bo ja już je widziałem, z którego większość pracowników mówi, zostawcie nas w spokoju, są od tego niezależne organy i służby i one to wyjaśnią. To jest jedna rzecz. Po drugie, pan przewodniczący komisji rewizyjnej bazuje tylko i wyłącznie na ustaleniach jednej osoby. Jednej osoby. Trochę to zakrawa na hipokryzję. To jeżeli pan to przytoczył, to ja przytoczę takie coś, co może odda po
podejście Pana do różnego rodzaju tego typu rzeczy. Można powiedzieć, że to ewenement na skalę ogólnopolską, bo żaden dyrektor placówki szkolnej jeszcze nie usłyszał aż takiej ilości zarzutów, jakie prokuratura postawiła Barbarze R. Była dyrektorka policjalnej szkoły nr 2 pracowników medycznych i społecznych w Białymstoku będzie odpowiadała za 742 przestępstwa, w większości o charakterze korupcyjnym. Ci pracownicy do Pana przychodzili wtedy, starali się z Panem skontaktować, to zeznali i teraz jest sytuacja taka, że na bazie jednej osoby Pan oferuje wyroki. Poczekajmy i nie mówmy o hipokryzji, tylko bazujmy na ustaleniach. To jest bardzo delikatna sprawa, bardzo, bym powiedział, no taka specyficzna z punktu widzenia tego, że mamy do czynienia z niepełnosprawnymi dziećmi i wtedy, jak można powiedzieć, się do tego odniesiemy. Tak jak powiedziałem, w następnej sesji sejmiku znajdzie się informacja Zarządu Województwa Podlaskiego, oczywiście bazująca o te wszystkie ustalenia z kontroli i wtedy odpowiemy Państwu, jak to wygląda, czy się to potwierdziło. Wcześniej tego typu pisma wpływały do Urzędu Marszałkowskiego. Z tego, co pamiętam, oprócz tej kontroli było 6 innych, wcześniejszych. Były to zarzuty skierowane do pani dyrektor Hoffman. Faktycznie nie potwierdziły one się. Były gatunkowo, ciężar ich gatunkowy był o wiele jeszcze większy i zawsze ze względu na specyfikę materii, z jaką mamy do czynienia, a to jest kwestia związana z dziećmi, staraliśmy się to robić po cichu, bez żadnego rozgłosu, co widać ma akceptację nawet u pracowników tej jednostki. Możemy dyskutować o pewnych rzeczach, które zostały w opinii publicznej podniesione, to znaczy, czy zmieniamy, czy będziemy starali się, żeby ten ośrodek był jeszcze większy ze względu na to, że przypomnę, dzisiaj jest tam około 20 dzieci, z czego 5 jest tylko i wyłącznie z województwa podlaskiego. Ja tylko przypomnę, że ośrodek został otwarty w 2016 roku. Mamy, że tak powiem, 2022 rok. No i teraz musimy naprawdę bardzo dogłębnie przemyśleć kwestię, czy mamy go rozbudowywać, zmieniać, przenosić i tak dalej. Na taką dyskusję jestem otwarty. I tutaj jakby takie opinie, które się pojawiły w opinii publicznej dotyczące tego, czy faktycznie tego nie zmieni, żeby to było jeszcze większe i tak dalej. Tak, uważam je za merytoryczne, mówię tutaj, odnoszę się do tego, co przeczytałem, jeśli chodzi o pana radnego Żywno. Tak, jestem gotowy, jeśli chodzi o tą dyskusję i tutaj otwarty, ale też po tej kontroli. Jeżeli będzie taka potrzeba, mogę też zagwarantować, że stosowny wniosek znajdzie się w budżecie na 2023 rok. Pan Maciej Żywno chciał. Panie przewodniczący, tak. Można, ponieważ pan marszałek odniósł się do mnie. Panie marszałku, chcę powiedzieć, że myli się pan w ocenie sytuacji, która miała miejsce z panią Barbarą R., jak pan to określił, ponieważ w większości kierowane były przez pracowników anonimy. Pierwsze pismo podpisane przez pracowników zostało niezwłocznie skierowane przeze mnie do CBA i po ich reakcji, po postępowaniu do prokuratury i ta pani została skazana. Więc proszę nie mówić, że niczego w sprawie nie zrobiłem i że zachowałem się wówczas biernie. Dzisiaj nie ma pan do czynienia z anonimem, tylko pod dokumentem podpisała się osoba z krwi i kości, która opisuje tragiczną sytuację dzieci, poruszona nią bardzo. To nie jest pracownik, to nie jest osoba komukolwiek z nas tutaj podległa i my mamy prawo przypuszczać, że ta pani ma rację. A poza tym tak na marginesie, wszystko co tu zostało powiedziane już do tej pory, panie marszałku, to można było realizować w tym punkcie. Wiele osób, łącznie tu z panem Żywno i jeszcze moimi kolegami, chciałoby o różne rzeczy zapytać i ja sądzę, że pan już dzisiaj na niektóre rzeczy mógłby odpowiedzieć. Ja chciałem pana zapytać, co z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o czasowe zawieszenie pani dyrektor w pełnieniu obowiązków, ponieważ mamy informację, że pani utrudnia kontrolę pracownikom kontroli, że są ukrywane tam dokumenty, antydatowane dokumenty. To wie pan, nie wysyła się kontroli krzycząc wszem i wobec, że wysyłamy tam kontrolę, pozwalając jednocześnie kontrolowanemu na posprzątanie przedpola przed sobą. Więc tak to mniej więcej wygląda i myślę, że o tym powinniśmy rozmawiać. To jest za poważna sprawa, żebyśmy to tak zostawili.
Panie Przewodniczący, ja ad vocem. Ale krótko już. Bo jeszcze dwie osoby są w dyskusji. Ja wiem, tylko ad vocem, jak mogę. Proszę. Dwie kwestie. Po pierwsze, nie wiem, skąd pan ma takie informacje, bo dzisiaj pytałem pana dyrektora. Nie ma żadnych przeciwwskazań. Wszystko działa tak, jak powinno być. Proszę nie insynuować. A po drugie, przeczytam panu coś. Przyjmował je do... Tak. Nikt nad tym nie panował, nikt nie sprawdzał, a skargi pracowników były przyjmowane jedynie do wiadomości. Przyjmował je do tak zwanej wiadomości przede wszystkim były marszałek województwa podlaskiego, Jarosław Dworzański, odpowiedzialny wówczas za edukację i tak dalej, i tak dalej. Toż to mówią ci ludzie w artykule, także ja nic nie zmyślam. Ja tylko cytuję jakby te drogi, ale żeby zakończyć tą dyskusję, ja jeszcze raz powtarzam, są kontrole, przechodźmy, że tak powiem, do realizacji porządku obrad. Jeżeli będą winni zostaną ukarani. Na dzień dzisiejszy trzeba wyjaśnić, co się dzieje, a to muszą zrobić niezależni kontrolerzy. A co z wnioskiem o odwołanie, o zawieszenie tej pani? Przecież dotarł do pana. Jeszcze nie dotarł. Dotarł, to nie. On z sejmiku na dole, podpisany w piątek, jeszcze do pana nie trafił, to ciekawe. No, jak pan widzi wiadomości, ci pracownicy przekładali panu i też one nie docierały. I 750 zarzutów. Przepraszam. Panie marszałku. Przepraszam, ale ta dyskusja do niczego nie prowadzi. Narusza trochę powagę właśnie i sejmiku, i marszałków, więc bym proponował, żebyśmy dali się też możliwość wypowiedzenia innym osobom. Proszę pana żywno. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Jak faktycznie zostało to już chyba przez wszystkich zauważone. Właśnie rozpoczęliśmy dyskusję na ten temat, więc wydaje się, że ten punkt mógłby być podtrzymany, żebyśmy w cywilizowany sposób tą dyskusję poprowadzili w oparciu choćby o te dane, które już w tej chwili mamy i odniesienia się do sytuacji, które choćby ze względu na sytuację dzieci wymagają błyskawicznych reakcji i to jest normalne, że ciało, które jest ciałem legalnym, jakim jest komisja rewizyjna, dobrze, że tym się zainteresowała. Wiem, że i komisja skargi i wniosków też temat otrzymała. Wydaje się, że to są też legalne ciała, które zaczęły o to pytać i mają prawo także na sesji sejmiku o tym porozmawiać już teraz, nawet zanim się pojawiają jakiekolwiek kontrole, szczególnie, że kwestie skarg też pracowników były składane i wcześniej, bo chyba miesiąc czy dwa miesiące temu była z kolei ze strony pracowników skarga składana, więc tutaj w kilka stron to idzie. Tym bardziej warto się zastanowić nad funkcjonowaniem placówki, bo mnie osobiście też przy tej okazji sytuacji dzieci interesuje, czemu na 20 podopiecznych jest tak rozbudowany aparat administracyjny, w tym trzech dyrektorów. I to jest temat, który bez kontroli można już na ten temat podyskutować. Dziękuję bardzo i wnoszę o to, żebyśmy przegłosowali w takim razie ten wniosek i jednak jako punkt prowadzili w cywilizowany sposób, już kilka naście minut na ten temat już rozmawiamy. Jednocześnie dziękuję panie marszałku, bo to też jest ważna informacja na temat potencjalnej możliwości rozbudowy i rozwinięcia tej placówki, bo to też jest mega istotne z punktu widzenia tematu. Pan Kondraciuk, proszę. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, moja wypowiedź będzie zmierzała do tego, żeby tą dyskusję zamknąć. A powiem może dlaczego. W momencie, kiedy jeden czy drugi wniosek miał dzisiaj do porządku obrad trafić, pan przewodniczący wyraźnie postawił nie dyskutujmy, nie rozszerzajmy tematu, głosujmy. I takie głosowanie się odbyło. Ja głosowałem oczywiście za, dlatego że ta skarga jest wielowątkowa, proszę państwa, i ona rzeczywiście pokazuje nie samo środek, ale również osoby, które są pośrednio z nim związane. Tutaj pan marszałek użył pewnego określenia dotyczącego hipokryzji. Ja bym tutaj tak daleko nie poszedłbym, użył słowa, że akurat ta opinia mogła być jednostronna, chociaż też nie podejrzewam, że tam nie ma prawdy. Rzeczywiście pojawia się wiele wątków, wiele oskarżeń, nie tylko samej pracownicy, ale innych. Tutaj można byłoby też zapytać, kto akurat tutaj rekomendował panią na stanowisko dyrektora czy zastępcy dyrektora. Takie pytania mogą w dyskusji się odbyć, ale my przegłosowaliśmy, proszę państwa, dyskusję na ten temat i dlatego teraz dyskusja jest pewnym wyjątkiem, czego być nie powinno. Jeśli doszłoby do głosowania nad tym, żeby do porządku to weszło, to głosujmy. Jeśli nie, no to to głosowanie już się odbyło i zrobiliśmy pewien wyjątek. Dużo rzeczy się przy okazji niefortunnie czy fortunnie wyjaśniło, ale wnioskuję o tym, żeby zamknąć tą dyskusję, bo ona no, staje się bezprzedmiotowa. Natomiast rzeczywiście wymaga ona dogłębnego wyjaśnienia, wyciągnięcia wniosków. Ja nie mówię o ukaraniu kogoś, ale naprawdę podjęcia decyzji też personalnych, żeby ta placówka mogła zafunkcjonować w sposób należyty.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja jednak, jeżeli udzielam sobie tutaj głosu w tej sprawie, bo czytałem to pismo, skierowałem do zarządu, do komisji. Tam, znaczy wyraźnie widać, że w tym ośrodku jest konflikt. Natomiast jakie są powody? Nie do końca. I też to, co Pan tutaj radny Żywno powiedział, no tak, dzieci. Dzieci są bardzo dobrym wytrychem, żeby po prostu się nimi zasłonić. Prawdopodobnie jest konflikt być może w załodze, być może z tymi, którzy pracują tam w wolontariacie. I my znamy jednostronną tutaj opinię. Na podstawie jednej opinii, fakt, że podpisane przez osobę, no trudno nam ostrzegać. Z tego, co słyszę, zarząd nie jest przygotowany, żeby nam na piśmie udzielić tej informacji. Panie marszałku, kiedy, bo być może trzeba, jest tak pilna sprawa, zrobić sesję nadzwyczajną. Nie ma problemu. Kiedy to przewiduje Pan, bo Pan na pewno określił termin zakończenia tej kontroli. Chyba jest podana i musi być po prostu. 10 listopada ma się skończyć kontrola nasza, ale jeszcze zostały poproszone służby wojewody, żeby też wzięły udział w tym. Zaraz, niezwłocznie, jak ta kontrola zostanie przeprowadzona i zakończona, to nawet przed sesją, pomimo tego, że ten punkt się znajdzie, na piśmie możemy Państwu przedstawić radnym te wszystkie informacje. Chodzi o to, że tak jak Pan powiedział, jest to trochę jednostronne. Z tego, co wiadomo, no, nie można bazować tylko i wyłącznie na oświadczeniu jednej osoby. A pracownicy wyrazili też swoje opinie i poprosili w oświadczeniu, żeby nie szargać dobrego imienia ich placówki. Dlatego też uszanujmy ich zdanie. No nie wiem, po pierwsze uważam, że na komisję jedną, drugą czy trzecią powinni przyjść, też trzeba zaprosić kilka te osób, być tą zainteresowaną, żeby każdy mógł zadać pytanie jej, ten z członków komisji, bo my, pytanie, co my dzisiaj ustalimy tutaj? Zwolnić dyrektora na podstawie czego? Jednostronnego spojrzenia. No naprawdę. Czy zastępca tego ośrodka jest obecna na sali? Mam takie pytanie. No, no. No więc jesteśmy nieprzygotowani jako Sejm do debaty. Bym prosił, że naprawdę 10 się kończy. Być może, jeżeli podtrzymujecie, ja się zwrócę do zarządu, żeby nadzwyczajną sesję zwołać. Panie przewodniczący, mogę tylko ad vocem do tego, co pan powiedział? Proszę. Ja przepraszam, ale chciałbym tutaj tylko tak subtelnie zaprotestować przeciwko temu, co pan powiedział, bo nie jest to zasłanianie się dziećmi, a wręcz przeciwnie. Potrzeby i sytuacja dzieci zawsze wymaga błyskawicznych reakcji, bo to dziecko nie może czekać miesiąca na to, żeby jego potencjalna sytuacja się poprawiła. Pani, która z imienia nazwiska się podpisała, nie jest pracownikiem, ani nie była kandydatem, czy w jakikolwiek związana zawodowo z tą placówką. I oczywiście zgodzę się z tym, że jest to jeden z głosów, to tym bardziej taka dyskusja mogłaby mieć miejsce również teraz, plus oczekiwane obie kontrole, które są istotne. Ale bardzo bym prosił, żeby nie wrzucać tutaj właśnie sytuacji, że ktoś próbuje osłonić się dziećmi, bo to chodzi o to, żeby reakcje na tego typu sytuacji, w dodatku podpisanego pisma i wystąpienia osoby z imienia, nazwiska, nie jest to kwestia anonimu, tylko bardzo odważnego postawienia sprawy jasno, zareagować po prostu szybko. Zgadzam się i tu zresztą chyba w tym kierunku idzie działanie zarządu, natomiast chcę powiedzieć, że bardzo często mam do czynienia z zasłanianiem się pacjentami, innymi osobami, a konflikt jest, czy problem jest bardzo często gdzie indziej. Myślę, że jeżeli zarząd nie będzie w tej sprawie reagował, to będzie to obciążało zarząd. Już nie tamtego dyrektora jednego czy drugiego i myślę, że zarząd nie będzie przeciągał tej sprawy, bo będziemy jako Sejmik mieli pretensje nie do dyrektora podległego zarządowi, tylko do zarządu. Chyba pan się z tym zgodzi. Więc dlatego też bym prosił, żeby przedwcześnie nie dyskutować, nie mając kompendium wiedzy na ten temat. Panie przewodniczący, jeszcze tylko celem uzupełnienia. Kontrola została wysłana do tego ośrodka jeszcze przed tym, jak komisja rewizyjna się zebrała.
wysłana. Zostało ustnie przez pana marszałka Malinowskiego zgłoszone, że proszę iść na kontrolę. Jeszcze nie było nawet informacji o komisji rewizyjnej i o podjęciu tej sprawy. Także, a dzieci są bezpieczne z tych informacji, które uzyskałem dzisiaj od dyrekcji i od pracowników. Jest sytuacja taka, że oczywiście wszystko działa w jak najlepszym porządku. Ta pani, która podpisała to pismo, z tego co mi wiadomo, to już nawet na wolontariat nie przychodzi chyba od września czy od sierpnia tego roku. Jej tam po prostu teraz, przepraszam, od 1 kwietnia podpowiada mi marszałek Malinowski, nie jest na wolontariacie w tym ośrodku, także też mówimy o jakim czasie. Także no tutaj trzeba bardzo dużo szczegółów, że tak powiem, wyjaśnić z tego powodu, że to trochę niepoważnie wygląda. No jeżeli od 1 kwietnia nie ma jej w ośrodku, a pisze o pewnych rzeczach, które miały miejsce teraz, no to coś wygląda niepoważnie tutaj w tej sytuacji. To znaczy, panie marszałku, to niepoważnie wygląda, bo jak pan powiedział, że państwo ustnie wysyłacie pracowników na kontrolę, poleceniem proszę iść na kontrolę, to spojrzałem na prawnika, który spojrzał na sufit, no bo to wie pan. Ustnie mam prawo wysłać każdego na kontrolę, a później idą dokumenty. No co pan tam opowiada za głupoty? Czyli wpierw idzie kontrola, a potem dokumenty. No tak, ale bo tu chodzi o dzieci. Chodzi o dzieci, trzeba było szybko to zrobić. Przepraszam. Jeszcze pytanie do dyrektora Maślacha. Ale nie, jest pan Grochowski. Pan Grochowski jest w kolejności. Później będzie miał dom. Nie ma czegoś takiego. Nie bierzmy przykładów z innych gremiów. Proszę pana Grochowskiego. Nie, bo dyskutujemy nad wprowadzeniem po nowym punktu i od sasa do lasa i jeżeli pan Gorkowski jest ostatni i będziemy głosowali, jeżeli wnioskodawca nie wycofa. No i tyle. Panie przewodniczący, szanowni radni, szanowni panie i panowie, ja uczestniczyłem w tej komisji i naprawdę nie będę komentował tego, co się tam wydarzyło. Natomiast chciałbym zobaczyć i po prostu uwidocznić pewną sprawę od kwestii formalnej. Ta pani jest fachowcem w pewnej dziedzinie, to po pierwsze. Po drugie, ta pani oficjalnie na piśmie z podpisem, z pewną odpowiedzialnością za swoje słowa i czyny, bo jeśli jest tam nieprawda w tym dokumencie, no to tutaj można powiadomić stosowne służby i one ocenią, czy ta pani miała rację, czy nie. I czy też mówiła, pisała tam prawdę i czy mówiła tam, przepraszam, prawdę. W związku z czym naprawdę tutaj, jeśli chodzi, też odniosę się do kwestii pracowników, bo jedni pracownicy piszą jedną skargę, czy inną informację, inni pracownicy piszą jeszcze inną sprawę. I tu rzeczywiście ta kontrola jest bardzo potrzebna. I po trzecie, no dla mnie, jako dla osoby no będącej w biznesie, na 20 pensjonariuszy, 3 dyrektorów, to uwaga, po 6 i trochę, na jednego pensjonariusza jest dyrektor, więc tutaj rzeczywiście to jest taka bardzo dziwna sytuacja. I reasumując, rzeczywiście, został postawiony wniosek, jeśli jest niewycofany, to głosujemy go i będziemy mieli sprawę jasną. Dziękuję bardzo. Zarządzam głosowanie. A mogę tylko ad vocem? Jedno zdanie, byłem zgłoszony, proszę, i kończę. No. Znaczy, przepraszam, bo to też chodzi o to, panie marszałku, żeby jednak nie obrażać osoby, które piszą, bo chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. W myśl ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, kwestia przedłużenia umowy adekwatną do czasu jest obowiązkiem dyrekcji. Stąd to jest kolejne pytanie, czemu dyrekcja wpuszczała na teren placówki wolontariusza, któremu umowa o wolontariat zakończyła się w kwietniu i to nie jest tak, że tej osoby nie było tam po kwietniu, tylko po prostu formalnie wygasł jej termin trwania umowy. I to jest kolejny element, który jest tematem do dyskusji a propos obowiązków dyrekcji. Dziękuję. No nie do końca to ad vocem. Przechodzimy do głosowania.
14 za, 14 przeciw, jedna osoba się wstrzymała, jedna osoba jest nieobecna. Stwierdzam, że wniosek nie uzyskał poparcia. Przechodzimy do następnego punktu. I bardzo bym prosił, znaczy jedną rzecz tego chciałem a propos tego wszystkiego. Komisja ma prawo powołać swoją podkomisję i pójść na miejscu sprawdzić też. Żeby nie było wątpliwości, że co marszałek czy tam zarząd sprawdzał, to było jakoś tendencyjnie czy tak dalej. No. Tylko, że właśnie tutaj, jak pan marszałek Malinowski mówi, no trzeba po prostu z różnych stron zasięgnąć informacje. Nie jednostronnie, może ona w dobrej wierze, może z jej oglądu tak wynika. Nikt nie potępia tej pani, że ona napisała. To jest sygnał ważny, który należy sprawdzić, ale no po prostu trochę w innym trybie. No. Przechodzimy do punktu 12. Pan Piotrowski jest upoważniony do referowania na sesji sejmiku. Przypomina rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej nr 662 współłożonej w Suwałkach przy ulicy Utrata z jednoczesnym włączeniem go z użytkowania. Proszę pana dyrektora. Panie przewodniczący, panie marszałku, panie i panowie radni. Zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi, odcinka drogi wojewódzkiej nr 662 położonej w Suwałkach przy ulicy Utrata z jednocześnie wyłączeniem go z użytkowania. Z taką prośbą zwrócił się do nas Zarząd Dróg i Dzieloni w Suwałkach. Żeśmy ten wniosek przeprocedowali, uzyskali stosowne opinie Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Infrastruktury. I w związku z tym zwracam się z prośbą, tak jak na wstępie. Proszę o opinię komisji. Opinia komisji pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Nie ma głosów w dyskusji. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały przez sejmik? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę podać wyniki.25 osób za, 4 osoby nie głosowały, jedna nieobecna. Stwierdzam, że sejmik podjął uchwałę. Zamykam punkt 12. Przechodzimy do 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprostowania błędu powstałego wskutek przetwarzania informatycznego uchwały nr 45/631/2022 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 26 września o bieżącego roku sprawie obszaru chronionego krajobrazu Dolina Narwi, druk 781. I tutaj z tego, co ja się informowałem, no zresztą wyszło to już w momencie skierowania tej uchwały do wojewody, że powstał ten błąd, tak to nazwano, może tak, może inaczej, w każdym razie taki projekt wpłynął z tym błędem do biura sejmiku i biuro sejmiku nie ingeruje w treść przygotowanych przez biura departamenty urzędu uchwał i kierowanych przez zarząd województwa. To taka informacja i bardzo proszę o podjęcie tej uchwały, bo w zasadzie to jest sprawa taka czysto formalna, ale musi być poprawiona przez sejmik. Przechodzimy do głosowania, bo nie widzę tutaj głosów w dyskusji. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę podać wyniki.
24 za, 5 osób nie głosowało, 1 osoba nieobecna. Stwierdzam, że sejmik podjął uchwałę. Zamykam punkt 13, przechodzimy do 14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę sejmiku województwa podlaskiego w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli. Druk numer 786. Całości tego nazwy nie czytałem, ale Państwo macie przed sobą. Tutaj referuje Pani Bożena Nienautowska, dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Marszałku, Szanowni Państwo. Nowelizacja ustawy Karta Nauczyciela, która została wprowadzona w dniu 1 września 2022 roku, wymusiła na nas zmianę określeń właśnie w regulaminie wynagradzania nauczycieli. Tak szczegółowo, w dotychczasowym obowiązującym regulaminie wynagradzania nauczycieli wysokość dodatku motywacyjnego i funkcyjnego liczona jest procentowo od wysokości średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty. Te stopnie awansu zawodowego jak nauczyciel stażysta i kontraktowy zostały ustawą Karta Nauczyciela zniesione. W związku z powyższym nie możemy się powoływać na to określenie. Natomiast równoważnikiem jest określenie stopnia, jest określona wysokość kwoty bazowej. Zamiast odnośnika do tego wynagrodzenia nauczyciela stażysty będziemy aktualnie stosowali nazewnictwo wysokość kwoty bazowej określonej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. Jest to ta sama kwota, nie różni się ona procentowo niczym ani wysokością, tylko zmienia się nazewnictwo. Również drugą taką zmianą jest forma nazewnictwa i polega to na tym, że funkcja opiekuna stażu dla nauczycieli stażystów kontraktowych mianowanych przestaje również istnieć. Aktualnie wprowadzony został synonim, określenie mentor dla nauczyciela początkującego. I właśnie również ten dodatek za staż się należy nadal, tylko nie nazywać się będzie za staż, tylko jako dodatek dla mentora, dla nauczyciela początkującego. Również wysokość procentowa pozostaje taka sama. To są jedyne dwie zmiany nazewnictwa wymuszone na nas wprowadzeniem zmian w ustawie Karta Nauczyciela. Regulamin został zaopiniowany pozytywnie przez wszystkie związki zawodowe. Żadne związki nie wprowadzają tutaj uwag do naszych zmian. Dziękuję bardzo i proszę o podjęcie powyższej uchwały w imieniu zarządu. Opinia Komisji Oświaty. W związku z tym, iż posiedzenie Komisji Oświaty się nie odbyło, projekt tej uchwały nie był przedmiotem opiniowania komisji. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Nie ma głosu w dyskusji. Zarządzam głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzyma? Proszę podać wyniki. 27 osób za, 2 osoby nie głosowały, 1 nieobecna. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Zamykam punkt 14. Panie Przewodniczący, czy mógłby zawnioskować o 10-minutową przerwę? Ale... 5-minutową. Ale już prawie, że tak powiem, zbliżamy się do końca, mam nadzieję. No potrzebujemy 5 minut, Panie Przewodniczący. No ale czy musicie? No nie wiem, no. Może. No dobrze, dzisiaj tak jest właśnie, tu zauważacie mnie, że ja po części wymusiłem przerwę tym po przyjęciu porządku. Proszę, ale z zegarkiem w ręku 5 minut. Dziękuję. Jeszcze mam pytanie do dyrektora Maślacha. Czy widział panią Krasucką?
Proszę umożliwić sprawdzenie kworum. Proszę potwierdzać kworum. Czy ma, proszę. Już jest umożliwione. Tak, ale czy jest kworum? Jeżeli jest kworum, jeszcze to będziemy. Proszę potwierdzać kworum. Mamy kworum już? Już, tak. Proszę Państwa, przypominam, że jesteśmy w punkcie 15. Jest to sprawa formalna przekazania do rozpatrzenia ministrowi klimatu i środowiska zgodnie z właściwością skargi do radnych, które do nas wpłynęły, na działania patonaukowców, tak nazwano w tym mailu, modyfikujących genom różnych zwierząt. I to my nie jesteśmy tutaj, bo to jest sprawa ogólnopolska, władni tego rozpatrywać we własnym zakresie, dlatego uchwała musi się tym zająć, w tym sensie, że przekazać według właściwości. Czy są jakieś uwagi w tej sprawie? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Proszę umożliwić głosowanie. Przekazanie, tak, tak jest. Proszę tu. Coś jakieś. No właśnie, radni wyszli, się zacięło. Mamy możliwość głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przekazania skargi? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę podać wyniki. Jedna osoba się wstrzymała. 25 za, przeciw 1 osoba, 1 osoba się wstrzymała. 2 osoby nie głosowały, 1 nieobecna. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Zamykamy punkt 15. Przechodzimy do 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie osobowym Komisji Sejmiku Województwa Podlaskiego, druk 787. Chcę powiedzieć, że radni, jeden radny chce zrezygnować z trzech komisji, a natomiast wielu radnych chce zapisać się do składu Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu. I Państwo macie ten projekt uchwały. Nie będę go w całości czytał. Wola radnych jest właśnie pracować w takich, a nie innych komisjach z pewnymi ograniczeniami ustawowymi. I tutaj nie ma, że tak powiem, wśród tych osób tego typu ograniczeń i w tej komisji akurat. Proszę, otwieram dyskusję w tej sprawie. Nie ma chętnych do dyskusji, zamykam dyskusję, zarządzam głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę podać wyniki. 29 osób za. Jedna osoba jest nieobecna. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu
17. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na oszkolny 21-22. I tutaj do przedstawienia informacji jest upoważniona pani dyrektor Bożena Nienautowska, dyrektor, przypominam, Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki. Mam pytanie takie, bo na pewno ta informacja, a właśnie na Komisji Kultury pewnie nie była rozpatrywana, więc być może jest dlatego ma sens przedstawienie. Może panie przewodniczący, może ktoś ma pytania, bo informacje dostaliśmy, myślę, że każdy się zapoznał z informacją. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, żeby nie informować w postaci tej informacji od pani dyrektor o tym dokumencie, to w związku z tym nie będziemy tego powtarzać, co jest w dokumencie. Nie widzę tutaj właśnie głosów przeciwnych do radnego Seksińskiego, więc stwierdzam, że że po prostu nie ma takiej potrzeby i stwierdzam, że sejmik zapoznał się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych zawartych w druku 775. Zamykam punkt 17. Przechodzimy do 18. Informacja o sytuacji na rynku pracy województwa podlaskiego, realizacji zadań w okresie polityki rynku pracy w bieżącym roku, druk 778. Na sesji sejmiku jest upoważniona do informowania nas o tym problemie pani dyrektor Janina Milanowicz. Nie wiem, czy jest na sesji. Jest. A i widzę, przepraszam, jakoś nie zauważyłem. Zapraszam panią dyrektor. Komisja właściwa się zapoznała? Komisja rodziny. Czy komisja rodziny ma wnioski w tej sprawie? Nie ma, tak? Bardzo prosił panią dyrektor, no może nie, jak to można powiedzieć, w żołnierskich słowach, czyli skrótowo proszę o poinformowanie radnych o jakichś pewnych istotnych sprawach zawartych w tym właśnie dokumencie, o pewnych trendach, które pani jako dyrektor i urząd, który pani nadzoruje, kieruje tutaj zaistniały w międzyczasie. Bardzo proszę. Tak, dziękuję bardzo. Dzień dobry panie przewodniczący, szanowni państwo. Może kilka słów na temat statystyk, jak to wygląda w naszym województwie. Rozpocznę od tego, że liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy na koniec października wyniosła 30 638 osób. Natomiast na koniec roku ubiegłego w grudniu mieliśmy 33 374 osoby, a rozpoczęliśmy na koniec stycznia było blisko 34 800 osób. W ramach tychże zarejestrowanych osób 40, blisko 7% stanowią kobiety. Osób długotrwale bezrobotnych jest blisko 57%. Powiatowe urzędy pracy dysponowały w tym okresie i na ten rok 2022 kwotą środków Funduszu Pracy 142 miliony złotych 401 tysięcy 713 złotych. W ramach tychże środków powiatowe urzędy pracy prefinansowały też swoje działania w ramach dwóch programów, naszego regionalnego programu operacyjnego oraz programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Wojewódzki Urząd Pracy wspólnie z powiatowymi urzędami pracy uczestniczyło w tym roku w dwóch projektach pilotażowych, na które otrzymaliśmy odrębne środki finansowe z Funduszu Pracy. Są to staże rekrutacyjne w miejscu pracy dla blisko 200 osób na kwotę blisko 1 700 000 zł oraz e-doradca zawodowy blisko 700 000 zł. Takie pieniądze otrzymaliśmy z ministerstwa na te dwa projekty pilotażowe. W ramach naszej działalności zajmujemy się także zakładami aktywności zawodowej,
W tej chwili funkcjonuje 6, jeden jest w trakcie tworzenia. Na koniec grudnia tego roku ma uzyskać status Zakładu Aktywności Zawodowej. Zakłady Aktywności Zawodowej ze środków samorządu województwa dostały dofinansowanie w kwocie 1 506 000 zł. Natomiast środki PFRON-u zostały przeznaczone w kwocie 6 733 000 zł. Zakłady Aktywności Zawodowej zatrudniają ponad 210 osób niepełnosprawnych, a ogółem zatrudniają w tym roku 330 osób. Na rok przyszły to zatrudnienie ma wzrosnąć, jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne, do 278 osób. Wojewódzka Rada Rynku Pracy, która jest organem opiniodawczo-doradczym Marszałka Województwa, zajmowała się wieloma sprawami, między innymi opiniowaniem nowych kierunków kształcenia, które to wnioski składały do Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy Szkoły Branżowej. Takich opinii wydała 223. Krajowy Fundusz Szkoleniowy, część wyodrębniona z Funduszu Pracy. Województwo dysponowało w tym roku kwotą 5 192 000 zł. Powiatowe Urzędy Pracy mogły też dodatkowo występować o środki z ministerstwa na ten cel. W naszym województwie funkcjonowało na koniec sierpnia 138 agencji zatrudnienia i ponad 300 instytucji szkoleniowych. WUP wypełniał swoje zadanie również jako instytucja pośrednicząca w dwóch programach, naszym regionalnym programie operacyjnym, a także programie operacyjnym Wiedza, Edukacja, Rozwój. W dalszym ciągu jesteśmy zaangażowani w pomoc, jeśli chodzi o tarczę, która była realizowana w ramach COVID-u. Przypomnę, że wpłynęło do Wojewódzkiego Urzędu Pracy blisko 4000 wniosków, z tego 2996 zostało zaopiniowanych pozytywnie, zostały wypłacone środki na ochronę ponad 45 tysięcy miejsc pracy. Ważną rzeczą w naszym działaniu była też sprawa związana z obywatelami Ukrainy, którzy przybyli do nas po agresji Rosji na to państwo i jako zadanie dodatkowe wskazane nam przez Marszałka Województwa było uczestniczenie i wsparcie tychże obywateli w punkcie informacyjnym, który był uruchomiony na dworcu PKP. Z racji tego, że obywatele Ukrainy w dalszym ciągu potrzebują wsparcia. Niestety nie wszyscy znamy język ukraiński, niewiele też zna język rosyjski, stąd też w Wojewódzkim Urzędzie Pracy została zatrudniona osoba ze znajomością języka ukraińskiego i trzeba powiedzieć, że bardzo sprawnie wspiera naszych doradców zawodowych w różnym zakresie, jeśli chodzi o osoby, które u nas się pojawiają, jak się okazuje, nie tylko Ukraińcy, ale i na przykład Białorusini. Na komisji miałam takie pytanie odnośnie działalności analizy dotacji, która była przeprowadzona, a które to dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielają powiatowe urzędy pracy. Ta analiza była przeprowadzona za lata 2017-2018 i tak. Firmy, które zostały utworzone w wyniku otrzymania takiej dotacji, które działały powyżej 36 miesięcy, to było ich 46,7%. Między 24 a 36 miesięcy to było 33,3%. Między 15 a 24 miesiące 13,3%. Między 12 a 15 miesięcy 6,7%. Wszystkie osoby, które złożyły wnioski o dotację, taką dotację otrzymały, wypełniły swój ustawowy obowiązek, czyli działały przez okres 12 miesięcy. W ramach tychże działań, które prowadzi powiatowe urzędy pracy, uruchomiono ponad 2100 firm. To tyle. Dziękuję.
Otwieram dyskusję. Nie widzę osób w dyskusji. Ja chciałem... A, proszę, Cieślukowski, proszę. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze, za informację. Ja chciałem nawiązać do tej roli Wojewódzkiego Urzędu Pracy jako instytucji pośredniczącej. Otóż tutaj niedawno do mnie dotarła taka informacja, że w ramach kontroli projektów realizowanych przez podmioty, które uzyskały dotacje z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, kontrolowana była realizacja projektu Bon na szkolenie w subregionie białostockim, którego liderem jest, czy był powiat sokulski, i że w wyniku tej kontroli zarówno beneficjenci, jak i podmioty wdrażające te zadania tego projektu zostali zobowiązani do zwrotu jakichś bardzo olbrzymich kwot finansowych. Czy może pani to potwierdzić bądź rozwinąć? Bo jeszcze nie zgłębiałem go tego tematu, ale myślę, że jesteśmy tutaj u najbardziej właściwego źródła. Dziękuję bardzo. Tak, rzeczywiście jesteśmy po ustaleniach instytucji audytowej. W tej chwili trwa proces odzyskiwania, zostały uznane środki za niekwalifikowalne, wydana została decyzja i z tego w tej chwili jest ta decyzja w odwołaniu w Urzędzie Marszałkowskim. Natomiast z tego, co się orientuje, lider tego projektu będzie konsekwentnie dążył do tego, ażeby te, po prostu, żeby pójść do sądu, jeśli decyzja w Urzędzie Marszałkowskim. A o jaką kwotę chodzi? Około 4 milionów złotych. Dziękuję bardzo. Ja chciałem z kolei podziękować pani dyrektor i urzędnikom Urzędu Wojewódzkiego Urzędu Pracy, którzy wykazali się i pani też pewnym zrozumieniem do sytuacji, jakiej się znalazł nie tylko szpital w Zambrowie, ale też i dwa inne szpitale, szpital BCO i szpital Wysoki Mazowiecki, dlatego że z racji COVID-u, ale nie tylko, pewnych zawirowań w jednych z tych placówek, mieliśmy trudności w wykonaniu, w terminie tego projektu. Szczęśliwie już teraz jest on wykonany pod względem ilościowym i teraz jest to na etapie rozliczenia w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Mam nadzieję, że do końca tego roku wspólnie, bo pewnie będą jak zawsze uwagi, czy tam też prośba o uzupełnienie, czy też skorygowanie błędów, ale generalnie najważniejsze, że został on wykonany, za co dziękuję pani i też pracownikom, którzy się tym zajmowali. Po to jesteśmy. Nie ma innych tutaj uwag. Zamykam punkt 18. Przechodzimy do punktu 19. Informacja marszałka o bieżącej pracy Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 22 września do 13 października, od 14 października, czyli rozumiem do chwili obecnej. Czy są uwagi do tej informacji? Nie ma. Zamykam punkt 19. Przechodzimy do punktu 20. Informacja podmiotów dokonujących analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych województwa podlaskiego. I to o osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub nie złożyły w terminie, nieprawidłowościach stwierdzonych, działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami. Z tego, co nie wiadomo, to po prostu państwo uzyskali przede wszystkim tą informację. Czy są do tej informacji jakieś uwagi? Te uchybienia zostały wskazane, niektórzy korygują, niektórzy niekiedy, jak mnie poinformowano, na przykład w moim przypadku, że w jednym, bo to też nieprecyzyjnie są te wymogi, że nie zaznaczyłem na przykład w moim oświadczeniu, że moje wynagrodzenie ze spółki jest majątkiem wspólnym. Na przykład takie było, już nie pamiętam, czy wojewody, czy też Urzędu Skarbowego. W każdym razie, jak mi wskazano, że nie potrzebuję tego korygować,
Więc tak jakby zostawiam tą sprawę. No, mnie to zdziwiło, że akurat nie pamiętam jak w poprzednich latach, czy ja to pisałem, czy nie pisałem, ale takie było uchybienie. To taka informacja z mojej strony. Natomiast jeżeli ktoś inny chciałby coś powiedzieć w tej sprawie, no to myślę, że jest ten na to czas. Było wiadomo z tego oświadczenia mojego, że nie mamy oddzielności majątkowej, czy wszystko jest nasze, wspólne, ale no widać urzędnicy chcą, żeby postawić kropkę nad i. Nie ma tutaj uwag żadnych innych ze strony radnych. Zamykam punkt 20. Przechodzimy do punktu 21. Informacja o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach w okresie od 26 września bieżącego roku. Tutaj, czy wszyscy, którzy złożyli interpelację, uzyskali odpowiedź? Tak. Są jakieś uwagi? Nie ma. Pan Żywno, proszę. Dziękuję panie przewodniczący, bo zgłosiłem się do dyskusji. Mam 4 punkty, postaram się błyskawicznie. Pierwsze natury ogólnej, bo chyba czas, żebyśmy zrobili na tym jakiś porządek formalny, ponieważ wcześniej nie zwracałem na to uwagę, bo we wcześniejszej kadencji wszyscy jakoś dostawali wcześniej. Teraz na interpelacje dostajemy odpowiedzi często w 30 dniu albo w okolicy. To chyba do komisji statutowej bym zwrócił uwagę, natomiast mamy sytuację, że statut województwa podlaskiego w artykule 67 punkt 2 mówi o 30 dniach w odpowiedzi na interpelację, natomiast ustawa o samorządzie wojewódzkim artykuł 23 punkt 8 mówi o interpelacji, odpowiedzi na interpelację radnego w 14 dni. I to wydaje się, że trzeba byłoby uregulować. Jeżeli jest potrzeba głębszej zmiany statutu i regulowania zmian szerzej, to przynajmniej, żeby był respektowany termin 14 dni odpowiedzi na interpelację, bo ustawa jest nadrzędna nad statutem województwa. Drugi temat to jest moje pytanie do odpowiedzi na interpelację związaną, tutaj jeszcze wiem, że pani radna Naszkiewicz będzie rozwijała ten temat, ale chodzi o wulkanizatora Suwałk. Moje pytanie jest tylko krótkie, czy będzie decyzja zarządu województwa o odwołaniu się od decyzji do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Trzecie moje pytanie jest związane z Parkiem Krajobrazowym Doliny Świsłoczy. Dostałem odpowiedź w interpelacji o zawieszeniu konsultacji społecznych dotyczących utworzenia tego parku. To uzupełnienie mojego pytania dotyczy tego, czy analiza sytuacji gospodarczej i rozmów z przedsiębiorcami nie jest przypadkiem i rolnikami. Nie jest przypadkiem też po prostu częścią konsultacji społecznych, a zatem powinna być traktowana jako część konsultacji społecznych. A po drugie, jeżeli było zawieszone prawie 2 miesiące temu, nawet z przerwą chyba wakacyjną, właśnie żeby dokonać tej analizy, to czy analizy zostały dokonane i konsultacje zostaną przywrócone? I ostatnia moja sprawa z prośbą o uzupełnienie w temacie dzisiaj wprawdzie poruszanym też na Komisji Zdrowia, ale jednak z interpelacji dotyczącej potencjalnej likwidacji neurologii w Choroszczy. Nie ma tam jednoznacznego wybrzmienia, że ta neurologia zostanie. Mówię formalnie, co mam w odpowiedzi na interpelację. Moje pytanie tutaj jest w tym uzupełnieniu, czy nie będzie powtórki z 2011 roku, jak przy psychiatrii dziecięcej, gdzie dwukrotna odmowa wojewody na zamknięcie oddziału, najpierw czasowe, potem na stałe, spowodowała, że dyrektor postarał się zakończyć współpracę z dwoma jedynymi specjalistami. I to jest pytanie, czy nie będzie potencjalnej próby zamknięcia neurologii poprzez to, że się w cudzysłowie pożegna z pracą specjalistów, lekarzy i w ten sposób zostanie rozwiązana umowa z NFZ-em. Dziękuję bardzo. Znaczy pod względem tutaj formalnym, bo ja przekazuję te uchwały, znaczy te interpelacje w możliwie najkrótszym czasie do zarządu. Jestem tutaj przekaźnikiem. Natomiast chcę powiedzieć, no być może formalnie panu jako długoletniemu urzędnikowi, w szczególności wojewodzie, nie trzeba tłumaczyć, że na niektóre sprawy, bo mieliśmy dzisiaj przykład tych Ignatek, tak? Jak trzeba pogłębioną analizę, to w terminie trzeba by, załóżmy tych 14 dni, poinformować, że sprawa wymaga
pewnej dodatkowej pracy i po prostu poinformować pana, że będzie udzielona odpowiedź po dokonaniu... Panie przewodniczący, jak pan pozwoli, to tylko, bo to są również proste tematy, które w terminie do 14 dni można, z jakichś powodów jest to przedłużone. Ale to... Natomiast formalnie ustawa jest nadrzędna i ja tutaj wnioskuję w takim razie o to, żeby to uregulować. To w ustawie pan zapisze, że ja mam skoczyć 2 metry w górę i ja muszę to wykonać. No nie, tak samo zarząd nie może wykonać czegoś, jeżeli wymaga to pogłębionej analizy. Panie to, przewodniczący, to, pan powinien zrozumieć, to po 14 dniach powinien się pojawić w takim razie informacja o tym, że jest. To wymaga. A nie ma takiej informacji, natomiast jeszcze raz informuję, że ze względu formalnego powinien status zostać dopasowany do ustawy, a zatem do 14 dni odpowiedzi na interpelację. Dziękuję. To dziękuję za tą uwagę i myślę, że się w końcu zgodziliśmy w tej sprawie, że wypadałoby pana poinformować, że w terminie 14 dni zostanie to z jakichś powodów ważnych nierozpatrzony. Natomiast w sprawie tej innej, no to bym prosił pana tutaj marszałka lub upoważnioną tą osobę, tym bardziej, że tam było kilka spraw i żeby się tutaj zarząd do tego odniósł. Tylko, że panie przewodniczący, to jest dosyć obszerna informacja. Czekamy na uzasadnienie pisemne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Orzeczenie nie było jednolite, było zdanie też odrębne. Czekamy, czy nie będzie te skargi kasacyjne i wtedy będziemy, że tak powiem, dalej analizowali. Ja tylko bym chciał zaznaczyć, że to nie było tak, jak to zapadło w opinii publicznej, takie coś, że tu Urząd Marszałkowski coś sobie wymyślił, sam coś wszczął i tak dalej. To był konkretny wniosek skierowany do nas przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z Suwałk po to, żebyśmy podjęli konkretne działanie i takie działanie niestety, mówię niestety, byliśmy zobowiązani podjąć, a wszystko jest opisane w tych interpelacjach i w odpowiedziach na te interpelacje. Jeżeli gdzieś się spóźniliśmy, to oczywiście mogę za to państwa radnych oczywiście przeprosić, ale jest sytuacja taka, że akurat w tej kwestii naprawdę sprawa jest bardzo wielowątkowa, zresztą tak jak już w tej sprawie dotyczącej Ignatek, tak samo. Ale to jest jeden, tu pan radny poniósł chyba 4 sprawy, tak? Może pan radny Żywno przypomnie, co tam jeszcze dodatkowe informacje. Ja nie chcę, rozumiem, chodzi o skargę, tak? Tutaj w mojej ocenie, ja nie wiem, jak mam to określić, ale pan był wicemarszałkiem, nie chcę być niegrzeczny, my nie mamy prawa złożenia skargi. Jako organ pierwszej instancji, może to zrobić samorządowe kolegium odwoławcze. No dobrze, panie marszałku, gdyby był pan na sali, to by usłyszał, że moje pytanie było znacznie prostsze niż teraz jest rozbudowywane. Moje pytanie dotyczące Suwałk dotyczyło wyłącznie tego, jaka jest państwa decyzja kierunkowa dalej również. Czekamy na uzasadnienie sądu, tak żeby się do niego, że tak powiem, dostosować. To jest już powaga rzeczy osądzonej. Jeżeli nie będzie żadnej, bym powiedział, skargi kasacyjnej, ale nie z naszej strony, bo my nie jesteśmy organem uprawnionym do takiego działania, no to wtedy będziemy stosowali się do tego orzeczenia zgodnie z tym, co jest tam zawarte. Dziękuję. Czy mam, panie przewodniczący, kolejne pytania powtórzyć? Chyba, bo tu był tutaj, inni marszałkowie słyszeli, myślę, że nie każdy w własnym zakresie odpowie, jeżeli... No chyba, że przekażą marszałkowi, no proszę. Sprawę neurologii żeśmy już zakończyli definitywnie tymi ustaleniami, o których rozmawialiśmy na Komisji Zdrowia. Bardzo ważne jest teraz to, co żeśmy podjęli, jeśli chodzi o kwestie strony społecznej, to znaczy przede wszystkim zwiększenia umów na inne jeszcze obszary, jeśli chodzi o ten szpital, a z drugiej strony to trzeba zmienić regulamin wynagradzania i cieszę się, że do tego tematu żeśmy podeszli, bo jaka jest sytuacja, wielokrotnie słyszeliśmy, ona nie jest ciekawa, jeśli chodzi o szpital w Choroszczy. Przypomnę tylko, że to ten zarząd zaczął od oddłużać jednostki ochrony zdrowia w naszym województwie. No i będziemy się starali, że tak powiem, funkcjonować. Decyzja ze strony zarządu jest jasna. Utrzymujemy oddział neurologii w Choroszczy. Dobrze, tylko ja w takim razie przypomnę to pytanie, bo to jest pytanie i w punkcie jesteśmy dotyczące odpowiedzi na interpelację, stąd jest prośba moja o uzupełnienie. Pytanie moje było takie, że w związku z tym, że odpowiedź na interpelację, którą otrzymałem, nie jest jednoznaczna o zamknięciu tematu, bo dostałem ją w takim, a nie innym terminie. Stąd pojawiło się moje pytanie, czy przypadkiem nie będzie i może zarząd
zwróci na to uwagę, że postara się, żeby tak nie było, żeby nie było powtórki z 2011 roku przy sytuacji psychiatrii dziecięcej, kiedy dwukrotna odmowa zamknięcia oddziału psychiatrii dziecięcej przez wojewodę została ominięta w ten sposób, że dyrektor postarał się na zakończenie pracy ze specjalistami, jedynymi dwoma specjalistami, którzy utrzymywali merytorycznie, co spowodowało, że NFZ rozwiązał umowę i to był początek tej długiej, niepotrzebnej drogi. Stąd moje pytanie dotyczące dokładnie neurologii. Czy nie będzie kierunkowego działania dyrektora w ten sposób, żeby pożegnać się w jaki sposób, nie chcę mówić w jaki, specjalistów, lekarzy, co spowoduje również niewypełnienie wymogów merytoryczno-formalnych i rozwiązanie umowy z NFZ-em i w ten sposób obejście tematu? Nie wiem, kto był w zarządzie w 2011 roku, także do tej kwestii nie chcę się odnosić, nie wracam do historii. Z naszej strony decyzja jest prosta. Nie wiem, cóż tu mamy jeszcze tłumaczyć. Zarząd Województwa Podlaskiego mówi wprost. Neurologia w Choroszczy zostaje. Ja rozumiem, że z przyczyn politycznych chodzi o to, żebyśmy jeszcze dyskutowali o tym temacie, ale on już jest jakby zamknięty. Teraz walczymy o większe środki dla tego szpitala, o dofinansowanie w postaci zmiany wartości umów, bo to jest bardzo istotne, i zmiana regulaminu wynagrodzenia, bo on ciągnie ten szpital do dołu. Jeśli chodzi o 2011, panie radny, trudno mi się wypowiedzieć, nie wiem, kto wtedy był w sejmiku, kto był wtedy marszałkiem, nie zwracałem na to uwagi, także nic na to nie. Mówię o analogicznej sytuacji, ale w związku z tym domykając ten temat, to poproszę taką odpowiedź, na piśmie, bo ona będzie uzupełnieniem interpelacji, o którą występowałem. Dobrze, oczywiście. Czy już wystarczy to? No Świsłocz. Znaczy, panie marszałku, bo nie było pana, więc tutaj niestety muszę się powtórzyć. To jest pytanie o to, że w odpowiedzi na interpelację otrzymałem informację o zawieszeniu konsultacji społecznych ze względu na analizę gospodarczą przeprowadzoną w dyskusjach z przedsiębiorcami. Trochę pominę fakt, że same konsultacje społeczne też powinny dotyczyć części przedsiębiorców i gospodarczej, ale pytanie moje jest takie, czy te analizy już zostały dokonane, wykonane i przywrócicie państwo ciąg dalszy konsultacji społecznych. Dziękuję. Tego, co mi wiadomo, zleciliśmy już te analizy, także one są robione. Ekonomiczne. A kiedy koniec? Bo to nie wiem. Trzeci miesiąc. To uzupełnimy, no to jest, szanowny panie radny, ja rozumiem, że czasami łatwo jest coś podjąć, pstryknąć palcami, ale to jest coś, co ma, jeżeli by zostało podjęte, w pewien sensie wpływ na działalność mieszkańców przez lata, jak nie wieki. Dlatego no to należy bardzo dogłębnie zaanalizować i ja tylko przypomnę, że państwo mieliście taką możliwość, żeby taki park, że tak powiem, stworzyć. Nie zrobiliście tego, także no nie rzucajcie pewnych rzeczy. My nie będziemy się w tej sytuacji śpieszyli. Powiedziałem i że tak powiem, powtórzę to jeszcze raz. Przygotujemy stosowne dokumenty. Na dzień dzisiejszy, żeby to też jasno zabrzmiało, nie ma decyzji zarządu o tym, czy będziemy ten park w jakikolwiek sposób powoływali. Chcemy mieć wszystkie dokumenty, tak żeby było można państwu radnym przedstawić i wspólnie zdecydować o tym, co będziemy robili z tego powodu, że są bardzo duże opory społeczne, a to, że to tak długo trwa, nic na to nie poradzę. Był COVID, był kryzys graniczny, była kwestia też związana z, jest związana z wojną na Ukrainie. No, żaden chyba zarząd tylu plag nie miał co ten, tak? A pomimo tego jednak funkcjonujemy i dalej te nasze obowiązki są wykonywane w mojej ocenie w sposób co najmniej dobry. To dalej wrócę do jednego prostego sformułowania, o czym pan przed chwilą sam swoim wystąpieniem powiedział, że powinna to być część konsultacji społecznych. Bo część konsultacji społecznych tutaj dotyczy konsultacji ze środowiskiem społecznym. Więc to jest pytanie, po co było zawieszać konsultacje, skoro jest ciąg dalszy. Ja tutaj nie mówię teraz w znaczeniu proszę błyskawicznie, szybko, szybko, tylko proszę o jakąś uzupełniającą informację, kiedy potencjalnie będzie ciąg dalszy, bo informacja, że analizy zostały spełnione, to mijają 3 miesiące. Dlatego grzecznie czekałem, nie pytałem przez kolejne 2 sejmiki, dlatego że właśnie chciałbym wiedzieć, co w tej sprawie będzie się działo dalej, zanim trafi to do nas. Przeanalizujemy kwestię, znaczy inaczej, zerknę, jeśli chodzi o umowę i panu wtedy radnemu uzupełnię tę odpowiedź na interpelację, żeby pan miał taki, bym powiedział, podstawowy harmonogram, co, gdzie i kiedy. O tak, dobrze? Bo teraz nie mam przed oczami tej umowy, trudno, nie pamiętam tego, także... Okej, dziękuję, liczę na to.
Trudna tutaj jest sprawa, dlatego że tam jest konflikt, to pan marszałek powiedział i pewnie nie będzie dobrego rozwiązania takiego, że wszyscy zaakceptują, niestety. Czy jeszcze jakieś było pytanie? Chyba wszystkie. Tak, dziękuję. Stwierdzam, że zamykam punkt 21. Przechodzimy do informacji zawartej w punkcie 22. To jest informacja o działalności przewodniczących sejmiku województwa podlaskiego. Państwo to otrzymali. Czy jest, są jakieś uwagi do tej informacji? Nie widzę, nie słyszę. Zamykam punkt 22. Wolne wnioski, informacje. A proszę. Dziękuję panie przewodniczący. Ja chciałbym w tym punkcie zawnioskować. Ale którym? Bo jest 23. A 23, czyli wolne wnioski. Rozumiem. No pan przeszedł 23, no, więc ja tutaj czujny jestem. Także nie, muszę się w tym zmieścić. Gratuluję. Dobrze, proszę. No to świadczy o dobrze. No dobrze. Nie będę tego komentował, bo bywa różnie z tym akurat. Chciałbym zawnioskować o przebudowę skrzyżowania na drodze 681 Rożkiewoczki Łapy Brańsk Ciechanowiec. Konkretnie chodzi o miejscowość Łapy, skrzyżowanie ulicy Brańskiej z ulicą Żwirki Wigury. Motywem do tego jest to, że od 1 października bodajże został zamknięty przejazd kolejowy i cały ruch w tej chwili w Łapach odbywa się przez wiadukt i to skrzyżowanie przejmuje cały ruch w Łapach. On do tej pory tak historycznie były 3 przejazdy, w tej chwili jest jedynie wiadukt i cały ruch jest tam osadzony. Proszę państwa, natężenie ruchu w określonych godzinach, wiadomo, porannych i takich popołudniowych jest bardzo duże, blokuje się ten ruch, co po prostu ma takie czyste przełożenie na bezpieczeństwo ruchu. Ta przebudowa polegałaby na wydzieleniu lewoskrętu, to jest takie skrzyżowanie trójwlotowe, więc na Komisji Infrastruktury wnioskowałem o rozpoznanie tego tematu, czy nie ma rzeczywiście jakichś przeszkód, bo terenowych nie ma, natomiast mogą ewentualnie jakieś skomplikowane rzeczy tam mieścić się pod ziemią, co jest niewidoczne, ale tutaj nie widzę jakichś takich przeszkód, żeby nie można było tego pokonać. To skrzyżowanie jest bardzo niebezpieczne, proszę państwa, chociaż było wiadomo, że ten przejazd, który istniał poza wiaduktem, będzie zamknięty. Cała inwestycja opóźniła się o ponad rok, ale nikt do tego nie podszedł w ten sposób, żeby coś zorganizować, zrobić. W związku z tym akurat jest taka okazja, bo tam od czasu do czasu bywam, jeżdżę i obserwuję, że natężenie ruchu jest znaczne. W związku z tym również o tym słyszał już dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Wnioskuję o to, o czym mówię. Dziękuję. Można, panie przewodniczący? Według kolejności, tutaj mam do zgłoszenia do dyskusji Sebastian Łukaszewicz. Bardzo proszę, panie marszałku. Ja mam pytanie do pana radnego Łukaszuka. Czy do końca tej kadencji zamierza zwołać sesję Komisję Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu? Tak, jak najbardziej, panie radny. Sądzę, że spotkamy się w tym momencie. Sejmik umożliwił wszystkim chętnym radnym do pracy w tej komisji dobrze właśnie pracę, więc nie widzę przeciwwskazań, aby komisja się odbyła. To propozycja jeszcze może taka, żeby w nadchodzącym porządku obrad umieścić punkt powołanie wiceprzewodniczącego od razu, bo w tej chwili go nie ma. Tak, zgadza się i jest to utrudnienie organizacyjne. Jak najbardziej popieram ten pomysł. Pani Anna Naszkiewicz, proszę. Dziękuję serdecznie. Ja idąc w ślad za informacją, którą przekazał w punkcie poprzednim pan Maciej Żywno, chciałabym się zwrócić z apelem i wnioskiem, ale również pytaniami do Zarządu Województwa, a w tym do pana marszałka, w imieniu którego została wydana decyzja administracyjna dotycząca nałożenia opłaty na firmę Gumi Express w Suwałkach, prowadzoną przez pana Sławomira Jakubowskiego. Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku uchyliło zarówno decyzję SKO, jak i decyzję marszałka województwa. Ta sprawa poruszyła w sposób istotny opinię publiczną, ale też przede wszystkim zdaniem WSA rażąco naruszyła przepisy prawa materialnego i procesowego. Do sprawy w obronie przedsiębiorcy po raz pierwszy przystąpił rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, rzecznik praw, zarzucając nierzetelne ustalenia stanu faktycznego oraz ukaranie wbrew przepisom prawa dwukrotnie za to samo. Pytam w imieniu, mam nadzieję, wszystkich radnych reprezentujących okręg suwalski, czy nadal będziecie państwo upierać się przy swojej ocenie,
i ustaleniu stanu faktycznego, w którym przyznajecie w sposób bezsporny, że opony zostały wykorzystane do budowy ogrodu. Nie podważacie państwo tych ustaleń. W kontekście tego, że można powiedzieć pewnym nowym podejściem do sprawy w zakresie ochrony środowiska przyczyniacie się państwo do potencjalnego bankructwa rodzinnej firmy. Uchylenie decyzji marszałka JSKO skutkuje tym, że sprawa zostanie ponownie rozpoznana, więc państwo będziecie musieli się jeszcze raz pochylić nad ustaleniem stanu faktycznego i zajęciem swojego stanowiska. Chciałam też zapytać, czy te nowatorskie podejście spowoduje, że składający bez zezwolenia opony na tak zwanych kiszonkach rolniczych, wszyscy rolnicy z województwa podlaskiego według państwa powinni płacić takie kary, a szczególnie ci, których gospodarstwa znajdują się w obszarze chronionego krajobrazu, w obszarze Natura 2000. Ja apeluję tutaj o wnikliwe przeanalizowanie tej sprawy i właściwe podejście do tematu z należytą starannością i wrażliwością. I jeżeli pan marszałek twierdzi, że takiego uzasadnienia pisemnego jeszcze nie ma, to bardzo serdecznie proszę, jak tylko państwo będzie nim dysponowali, o jego przekazanie. Dziękuję. W kolejności jest tutaj pan marszałek Artur Kosicki, chyba że wypadnie z głowy. A no proszę, bo później jeszcze jest zapisany pan Jarosław Dworzański. Jedna kwestia, jeśli chodzi o tą decyzję, bo żebyśmy dobrze się zrozumieli. Nasza decyzja została utrzymana przez trzyosobowy skład samorządowego kolegium odwoławczego. To nie jest tak, że my jesteśmy w tej ocenie oderwani od rzeczywistości. Podejmowaliśmy ją z pewnym smutkiem, bo akurat ta część działań samorządu województwa podlaskiego nie należy do przyjemnych, ale takie są nasze obowiązki. Chciałbym też zaznaczyć, że jako chyba jedyni w Polsce zwróciliśmy się do Ministerstwa, z tego co pamiętam, Środowiska i Klimatu o to, że naszym zdaniem te przepisy, które obowiązują już długi czas, bo to nie jest wymysł, nie wiem, dwóch, trzech, czterech, pięciu ostatnich lat, tylko od dłuższego okresu czasu, no w pewnym sensie mogą budzić wątpliwości w zakresie właśnie zasady proporcjonalności i innych zasad konstytucyjnych, czy nie należałoby ich zmienić. Także widzimy problem też z drugiej strony. To chyba świadczy o tym, że też czujemy się odpowiedzialni. A co do kwestii wyroku, jeszcze raz powtórzę. Dostosujemy się do orzeczenia z tego powodu, że jesteśmy nimi związani. To jest powaga rzeczy osądzonej i my mamy, nie możemy, tylko musimy wykonać to, co w tym wyroku jest napisane. I w tym momencie mogę tylko powiedzieć tak, jak otrzymamy uzasadnienie na piśmie, no to oczywiście będziemy, że tak powiem, się do niego stosowali. Nikt z nas w zarządzie, czy tam ja, czy ktokolwiek inny, na pewno nie jest usatysfakcjonowany taką decyzją, tylko wszystkie orzeczenia, które analizowaliśmy w tym czasie, które były brane pod uwagę, jeśli chodzi o tą sprawę, no niestety przedstawiały taki sposób działania, czy nakreślały nam taki sposób działania, jaki podjęliśmy. Chcę też zaznaczyć, że ten wyrok miał zdanie odrębne, to znaczy jeden z sędziów nie zgodził się z tym orzeczeniem, które, no ale został przegłosowany. Także ja tylko, to nie jest tłumaczenie, ale jest jakby wskazanie tego, że mamy problem. Mamy problem orzeczniczy i w tej sytuacji być może będziemy wnioskowali jako organ o uchwałę NSA w tej sprawie, o interpretację przepisów, bo też takie coś rozważamy. Ja osobiście rozważam, czy nie powinniśmy zwrócić się do NSA z wnioskiem o to, żeby podjął uchwałę, żeby dał wykładnie tych przepisów, jak mamy to interpretować, bo sprawa z punktu widzenia takiego zwykło ludzkiego no jest dla nas też ciężka. Także no, to nie jest jakby zabawa, do której my podchodzimy, że ta kosę pstrykamy. No nie, tutaj tak jak mówię, to nie jest Urząd Marszałkowski, to są pracownicy Departamentu Ochrony Środowiska, to jest skład SKO, to jest też jeden sędzia. Mamy problem prawny. I teraz zachowując się odpowiedzialnie w sytuacji, powinniśmy, że tak powiem, no, znaleźć jakieś wyjście z tego, ale w ramach jakby obowiązujących przepisów, bo tych orzeczeń jest więcej i tych kar jest więcej. Dlatego stąd gdzieniegdzie te odpowiedzi do państwa są takie, które jeszcze tam do końca nie uwzględniają tego, co zrobimy, bo to dopiero będziemy wiedzieli, jak przeczytamy dokładnie
wyrok, tak? I będziemy już pewni, że ten wyrok jest prawomocny, czyli mamy obowiązek się do niego zastosować. I to zrobimy oczywiście. Pan Jarosław Dworzański, proszę. Dziękuję, panie przewodniczący. Panie marszałku, ja chciałem zapytać pana, czy kiedy będą wyniki tej kontroli w ośrodku w Ignatkach? Aha, 10. Nie, no bo mam tutaj wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Zastanawiam się, kiedy go złożyć. Więc jak będą 10, no to będzie można go, powiedzmy, jutro albo pojutrze złożyć. To jest jedna sprawa. A druga rzecz, czy ja się nie przesłyszałem, panie marszałku, czy pan mówił o tym, że pani dyrektor, zastępca dyrektora ośrodka w Ignatkach złożyła oświadczenie? Pan o tym mówił? Nie mówił pan o tym? Mówiłem, że pracownicy złożyli oświadczenie. Aha, pracownicy złożyli oświadczenie. Tak. Bo z tego, aha, to, ale na ręce pani dyrektor. Bo ja mam, bo pani dyrektor jest tak profesjonalna, że w tym oświadczeniu, to jak pan go nie czytał, to ja panu powiem, co tam jest. Tam pani dyrektor napisała, że ma oświadczenie zebrane od pracowników, że dobrze pracuje. No tak mniej więcej można to określić. I teraz, panie marszałku, ma pan dowód na to, po co komisja rewizyjna wnosiła o zawieszenie pani dyrektor. Bo to jest parodia, żeby kontrolowany dyrektor naciskał na pracowników na podpisywanie takich dokumentów. Z tego, co mi wiadomo, nie ma tam mowy o tym, że pani dyrektor dobrze czy źle pracuje. Jest tylko obrona tego dobrego imienia tego ośrodka. Dlatego ja bym tutaj nie zakrzywiał tak, trochę rzeczywistości. Ale jeżeli ma to w ręku pani dyrektor, to... No a kto ma mieć w tej sytuacji? Z tego, co wiem, też pan redaktor Hołodowski ma, który, że tak powiem, z panem tam współpracuje odnośnie tych tematów. Tylko, że no, tutaj, panie przewodniczący, no musimy rzetelnie to wyjaśnić. To jest bardzo taka delikatna materia. I ja wiem, że czasami łatwo się pewne rzeczy mówi, ale no, my musimy wyjaśnić pewne kwestie, bo choćby to, co dzisiaj, ja sobie, że tak powiem, cenię tą merytoryczną dyskusję ze strony pana radnego Żywno, ale to jest choćby ta kwestia związana z tym wolontariatem. No, czy to jest uregulowane, czy nie? Czy tu my mamy do czynienia z tym, że jeżeli tej pani ileś już miesięcy nie było na wolontariacie, to jak może podnosić fakty, o których mowa teraz? To jest jedna sprawa. Druga rzecz, no, czy to prawnie mogła tam być, czy nie mogła być? To jest wszystko ważne i to trzeba wyjaśnić. Tylko zastrzegam, że termin 10 to jest termin dla kontrolerów, przepraszam, od nas Departamentu Zdrowia. Ja dziś poleciłem, żeby to rozszerzyć jeszcze o... jakby można powiedzieć, Urząd Wojewody, tak, żeby jeszcze z tamtej strony też niezależny organ na to spojrzał z boku. I dopiero wtedy przedstawię tą państwu informację. Mogę to zrobić wcześniej nawet na piśmie, żebyście mogli się przygotować, żeby można było ewentualnie tam skontaktować się z tymi osobami, czy tam z tą panią, z którą pan jest w kontakcie jako przewodniczący komisji, po to, żeby ewentualnie to skorygować. My zrobimy to w taki sposób, że będą wszystkie na tej sesji, wszystkie strony, po to, żeby radni mieli rzetelną informację. To jest bardzo ważne, bo tego wymaga od nas powaga zajmowanych stanowisk i żebyśmy nie ulegali pewnym emocjom. Ja wiem, że jeśli chodzi o dzieci, łatwo się robi polityka, ale ja apeluję, żeby tego nie robić. Znaczy, panie marszałku, to nie jest robienie polityki na krzywdzie dzieci, tylko z tego, co nam przekazano podczas obrad komisji, tam jest sporo nieprawidłowości, niedociągnięć. Wie pan, to nie są emocje, tylko skądinąd ja mam do pana gorącą prośbę, żeby pan na wniosek, który do pana wpłynął, żeby pan jakoś odpowiadał, bo pan nie był uprzejmy w ogóle się odnieść do tego, o co komisja rewizyjna pana prosiła. Ale o co, zarówno panie przewodniczący? Wniosek o zawieszenie pani dyrektor. Ale ja muszę najpierw zbadać sprawę, a później się odniosę do wniosku. No tego wymaga... Przepisy prawa wymagają. No. Panie marszałku, przepisy prawa to przepisy prawa, natomiast... Przepraszam. Czyli rozumiem, bardzo dobrze. Przepisy prawa przepisami prawa, rozumiem. Ja zapytałem pana ponad miesiąc temu na ostatnie... Panie przewodniczący, jak pan zrobił komisję, to nawet pan nie poprosił drugiej strony na tą komisję.
choćby w taki sposób. No po co to, panie przewodniczący? No nie zaprosił pan ani pani dyrektor, ani pani wicedyrektor tego ośrodka po to, żeby się do tego mogli odnieść. No przecież to widać, że pan stronniczo postępuje. Ja mam taki wniosek, panie, zakończmy tą dyskusję. Panie marszałku, ja bardzo przepraszam, tak? O to, żeby w posiedzeniu komisji wzięła udział autorka dokumentu i chwała jej za odwagę. Mówiła to przy członkach komisji. Pani dyrektor jest pana pracownikiem i wnioski, które... Przepraszam, pani dyrektor i pani wicedyrektor. I pani wicedyrektor. Bo tam pani dyrektor wnioski, jest na długim wnioski, urlopie. Które także wypracuje komisja rewizyjna, to są pod pańską rozwagę. Proszę pamiętać o tym, że komisja jest uprawniona do kontroli pracy zarządu. Zresztą tak samo jak i Sejm, któremu w swoich głosowaniach dzisiejszych prawo do tej kontroli. Ja tą formułkę już od pana wiele razy słyszałem, omawiacie. Tylko praktyka wskazuje ale na to, żeby to rzetelnie zrobić. To chodzi o ludzi, marszałku, a temat jest i panie marszałku, proszę zakończyć skończyć, ponieważ pan sobie wyjątkowo nie odpowiada na pytania. Ja pana na poprzedniej sesji zapytałem o pana ale nie. Zastępcę dyrektora. Pan powiedział, że mi pan odpowie i pan do dzisiaj nie odpowiedział, ani na piśmie, ani tu. I proszę już nie odpowiadać. No niech to już tak zostanie. Proszę pana, to jest taka praktyka pańska, że pan na te pytania nie odpowiada. Więc proszę się nie dziwić, że my postępujemy w sposób literalnie zgodny z prawem i robimy to, co komisji rewizyjnej czy to sejmikowi. W mojej ocenie to, jak państwo postępują, co najmniej bym powiedział, urąga kilku zasadom konstytucji, jak tak się pana otoczenie często do niej odnosi. Co najmniej równość stron, rzetelne wyjaśnienie sprawy. No można by było tutaj tego dosyć sporo zacytować. No, chciał pan zrobić jakieś tam show, robi pan to na dzieciach, jest mi bardzo powodu z tego panie powodu marszałku, przykład. Ale naprawdę bym prosił zakończyć to, bo chcę, podpowiadam dla komisji rewizyjnej, że może powołać zespół, który zbada no, powoła. Z różnych klubów, żeby, bo panu nie, marszałkowi Dworzeckiemu niepotrzebne są tego typu uwagi i w odwrotną stronę, bo później może być kwestionowany, że urzędnicy poszli podległy, przepraszam, ja skończę, urzędowi, tak? I znowu będzie brak wiarygodności. Zróbcie to po prostu. Ja uczestniczę z tego ja czasu. Się przychylam do tego. Brawo, panie przewodniczący. Komisja rewizyjna, myślę, że nie jest właściwa. Wnioski z Opery Filharmonii Podlaskiej też będą niedługo już dostępne. Będziecie mogli państwo się z tym zapoznać. Na dzień dzisiejszy proponuję zakończyć dyskusję. Pani Naszkiewicz chciała, nie chyba zostało z poprzedniego. Pan Kondraciuk jeszcze chciał, proszę. Tak, ja mam tylko jedno pytanko, czy w tej sprawie wyroku w USA została wykorzystana ścieżka odwoławcza do NSA? Panie radny, nie mamy takiej informacji, bo my tutaj nie jesteśmy organem, który taką skargę może wnieść, ale oczywiście cały czas dopytujemy się, czy takowa skarga kasacyjna została wniesiona. Tutaj urząd nie jest stroną i nie może wnieść i może nawet do nikogo się zwrócić, bo jest urzędem, tak? No to wynika, wiadomo, z postępowania administracyjnego. Ale pytam, bo nieoficjalnie może taką wiedzę posiadać. No już bo tak. Panie przewodniczący, tylko odnośnie tego terminu. Oczywiście możecie państwo składać ten wniosek o sesję nadzwyczajną, jak najbardziej. Tylko jeszcze raz apeluję. Wyjaśnijmy dokładnie sprawę. Poprosiliśmy służby wojewody. Zaraz będziemy mieli też informacje od nich i wtedy państwa niezwłocznie poinformuję, jakie są wyniki. I wtedy uważam, że taki wniosek o sesję nadzwyczajną byłby jak najbardziej właściwy. Tylko wtedy, jak już będziemy mieli te wszystkie informacje, bo wtedy będziemy mogli spokojnie się do nich odnieść. Też zaprosimy tą panią, którą pan zaprosił i wtedy będziemy, wysłuchamy to, co ona powie i ewentualnie jeszcze będziemy, że tak powiem, poprosimy o informację panią wicedyrektor, bo tu trzeba też określić, bo pani dyrektor jest na długim zwolnieniu na L4. W związku z powyższym tam była tylko jedna pani wicedyrektor i dlatego do spraw organizacyjnych został zatrudniony pan doktor Kucharewicz z tego powodu, że pani Krasucka była sama ze względu na to, że pani dyrektor Hoffman nie ma już od dłuższego czasu, jest na zwolnieniu lekarskim w związku z ciążą, przepraszam. Rozumiem, że wszystkie osoby, które się zgłaszały w tym punkcie, już zabrały głos. Zamykam punkt i zamykam
Zaraz muszę sprawdzić, która to dzisiaj 45 bodajże. Szósta sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego. Zamykam ją i dziękuję Państwu.